sesja jest strasznie nudna. Oczy same mi się zamykają. Jakim cudem Tina potrafi tak zasnąć? Hej, Lexi! Co? Chyba czas na trochę zabawy razem z Tiną. Myślisz o tym samym, co ja? Jeśli tak, to wchodzę w to. Do dzieła. Cii, tylko jej nie obudź. Właśnie tak. Idealne miejsce. Okej, jestem gotowa. Wykorzystajmy to. Wygląda dobrze. Połóżmy kole na zeszycie. Masz opaskę na głowę? Okej, wszystko gotowe? Ale będzie jazda. Nie mogę się doczekać. Zaraz się zacznie. Już. Co się stało? Jestem cała mokra. O, jacie, ale ubaw! To wy? Coś okropnego. Nigdy nie widziałam gorszego sprawdzianu. Ten uczeń nawet źle napisał swoje imię. Pała! Jak można popełnić tyle błędów? Co mamy dalej? To jakieś żarty? Och, moment, całkiem nieźle. Jestem zaskoczona. Należy się piątka. Wow! To zajmuje całe wieki. A zostało mi jeszcze mnóstwo. Potrzebuję przerwy. Może jest na to jakiś prostszy sposób. Chwila. Już chyba wiem, co zrobię. Potrzebuję płaskiego pierścionka. Właśnie takiego. Nałożę na niego trochę kleju. A następnie przykleję kawałek pianki. A teraz narysuję tu jedynkę pistoletem z klejem. Zrobię to ładnie. Nie chcę, żeby ktoś źle ocenił moje zdolności artystyczne. Wygląda dobrze. A teraz kolejny pierścionek. Będzie na nim najwyższa ocena. To powinno przyspieszyć cały proces. Założę pierścionki na palce i zabieram się za ocenianie. Wystarczy przycisnąć pierścionek do kartki. Zobaczcie, zadziałało! O tak, teraz jest to o wiele łatwiej. To też świetny sposób na odstresowanie. I kolejny sprawdzian. Chwila, już wszystkie oceniłam. To teraz moja ulubiona biżuteria. Wreszcie mogę się zrelaksować. W końcu sobie poszła. Dalej, szybko. Ha? A to co? Ale śmieszny pierścionek. Liam, patrz na to. Co to jest? Znalazłem pierścionek. Fajnie. O, jest jeszcze jeden. Pasuje idealnie. David, zobacz. Ło, ale super! Czekaj, muszę coś wypróbować. Nie ruszaj się! Au, dlaczego to zrobiłeś? Stary, jak mogłeś? Będziesz miał kłopoty. No to dawaj! Co do? Chłopcy, przestańcie! Tylko na tyle cię stać? Rozdzielić się! Co wy wyprawiacie? To on zaczął? Ha, ale głupio wyglądasz! Ty też! Nie ma w tym nic śmiesznego. Zwróćcie mi pierścionki. No dalej, oddawajcie. A teraz wynoście się stąd. W sumie to wyglądali śmiesznie. Jeszcze kilka naklejek i mój zeszyt będzie gotowy. Jednorożców nigdy za wiele. Wow, wygląda magicznie. A teraz idę na lekcję. Nie chcę się spóźnić. W końcu pochwalę się moim nowym zeszytem. Wszyscy będą mi go zazdrościć. Położę go tutaj. Co? Co to ma być? Skopiowałaś mój zeszyt! O czym ty mówisz? Momencik! O! Spadam stąd! Poszła sobie? Ale to było żenujące! Nie wierzę, że mamy identyczny styl! Chwila. Chyba mogę to naprawić. Przyda mi się do tego pisak. Zacznę od rysowania serduszka na karteczce. A teraz je pokoloruję. Ten czerwony pasuje idealnie. Dodam cieniowanie, żeby serce się wyróżniało. A teraz je wytnę. Przykleję karteczkę na papier i zakleję taśmą. Następnie wygładzę powierzchnię, żeby nie było zagnieceń. Teraz mogę je wyciąć. Zostawię trochę miejsca po bokach. Zrobiłam też inne rysunki. Teraz na nowo ozdobię mój zeszyt. Zacznę od tej truskawki. Odkleję dolną warstwę papieru i przykleję nalepkę do zeszytu. Wygląda o niebo lepiej. Podoba mi się. To o wiele lepsze niż jednorożce. Hej, Naomi, jak tam u ciebie? Dobrze. Wow, ale fajne naklejki. Są super, prawda? Sama je zrobiłam. Zobacz, Lexi ma takie same. To bardzo dziwne. Dość tego. Może być tylko jeden zeszyt z takimi naklejkami. Niech Naomi zdecyduje. Co? O nie. No cóż, nabrałyśmy cię. Ta, to było przezabawne. Chodźmy na lekcję. Och, co za dzień. W końcu czas na relaks.
chwila, lista rzeczy do zrobienia? No nie! Numer jeden, posprzątać pokój. Zrobić zadanie domowe? To nie fair! Ale miejmy to już z głowy. To może trochę potrwać. Może zajmę się numerem dwa. Ha, zadanie domowe zawsze są nudne. Co jeszcze muszę zrobić? O, pudding! Hej, piesku! Mogłem jednak zostać w szkole. O, hej, mamo! Oto mój kochany synek. To ci się przyda. Dzięki. I nie zapomnij o tej liście. Mówię serio. Nie zapomnę, niestety. A chciałem sobie pograć w gry wideo. Nigdy nie mam czasu dla siebie. Może jednak szybko w coś pogram. Zasłużyłem na odrobinę rozrywki. Liam, jak ci idzie realizowanie zadań z listy? Och, Liam! Spójrz na ten bałagan. Ja nie będę tego sprzątać. I nic z mojej listy. A była taka krótka. Niech pomyślę. Mamy tutaj popit. Chyba wiem, jak uczynić tę listę interesującą. Zaraz wracam. Najpierw odetnę część popit. Ten pasek mi się przyda. A teraz wezmę listę. Wykorzystam też zakreślacz. Przyłożę do końcówki dwa inne pisaki. I kolory się pomieszają. Teraz podczas pisania uzyskam tęczowy efekt. Właśnie tak. Nowa lista jest gotowa. Pokażę ją Liamowi. Och, nadal drzemie. Zatem przyczepię ją do drzwi. Zrobię to po cichu. Śpi jak niemowlę. Ale koniec tego dobrego. He? Co to było? Chwila, to coś nowego. Niech spojrzę. O, wygląda fajnie. Dobra, najpierw muszę posprzątać pokój. Powinienem robić to częściej. Nie wiedziałem tego. Och, pudding, co za obrzydliwość. To był bardzo miły spacer. A teraz mogę powciskać bąbelki. Wszystko jest już zrobione. Mamo! Tak, skarbie? Wow, ale tu czysto. Nawet widać dywan. Brawo, synku. No dalej, chcę już wiedzieć. Wszystko okej? Nie. Muszę zdać ten test. Mamo, tato, dostałem piątkę z plusem. Wiedziałem, że jesteś zdolny, synu. Jesteśmy z ciebie dumni. Jesteś najmądrzejszy w rodzinie. Będę bohaterem. O, oto nasze testy. Mam już wasze wyniki. Oby to była dobra ocena. Aż zrobiło mi się niedobrze. Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony. Proszę, Lexi. A oto twój sprawdzian, Liam. Boję się spojrzeć, ale muszę wiedzieć. Ty pierwsza, Lexi. Okej, to tylko ocena. Wow, zdałam! Mam piątkę z plusem. Nie wierzę. Nagle straciłem pewność siebie. Muszę to sprawdzić. Przecież nie może być tak źle. To jakieś żarty! Tak dużo się uczyłem na ten test! A on dał mi pałę? Co za katastrofa! Mama i tata będą bardzo rozczarowani! Pała? W naszym domu? Nie jesteś już moim synem! Idź, wynoś się stąd! Nie chcę mieć w domu głupoli! Chyba trochę dramatyzuję, ale nie chcę, żeby się mnie wyrzekli. Co ja teraz zrobię? A to co? Stara guma. Ale obrzydliwe. Ten dzień jest coraz gorszy. Moment! Wiem, jak mogę zdobyć lepszą ocenę. Warto spróbować. Będę potrzebował tego pisaka i pistoletu z klejem. Nałożę trochę kleju na końcówkę długopisu. Czubek nakrętki musi być zakryty, a warstwa kleju gruba. Tak będzie okej. A teraz przyłożę klej do oceny i trochę go przycisnę. Chwila, nikt nie patrzy, prawda? Teraz delikatnie podniosę pisak. Jedynka zniknęła! Wow, ale to było proste. Teraz wezmę czerwony pisak. Piątka z plusem mi wystarczy. Dodam kółeczko, żeby zakryć ślad po kleju. Nikt się nie zorientuje. Jestem genialny. I po co się uczyć? Ta guma chyba jeszcze nadaje się do rzucia. Miętowa. Idę pokazać ocenę rodzicom. Dzisiaj czeka was test z matematyki. Zobaczycie, że będzie trudny. I to bardzo. Dużo się uczyłam. Dam radę. Och, nie znoszę szkoły. Wolałabym jeździć na desce w parku. Co tam, kujonko? Urocza jesteś. Powodzenia na teście. Przyda ci się. Test zaczyna się właśnie teraz. Och, dobrze. Wow, ale trudne. Po co się stresujesz? To tylko test. O, bułka z masłem. Wystarczy dobrze się przygotować. Mam odpowiedzi w małym paluszku. Po co się uczyć, skoro można ściągać? Nigdy bym na to nie wpadła.
Wygląda na to, że zdam bez problemu. Okej, do dzieła. Wszyscy powinni ściągać na egzaminach. O nie, mam pustkę w głowie. Lexi? Hej, tak nie wolno. Bądź cicho. Skup się na swoich odpowiedziach. Ale to nieuczciwe. Ha, wiem. Ups, spadł mi długopis. Czy ty właśnie zrzuciłaś mój długopis? To był wypadek. Cóż, oby się więcej nie powtórzył. Nie mam na to czasu. Muszę działać szybko. Zaraz jej pokażę. Jesteś taka dziecinna. Hej, czemu to zrobiłaś? Nie można oszukiwać. Jasne. W takim razie zabieram twoje okulary. Nie, bez nich nic nie widzę. Wszystko jest zamazane. Na szczęście wzięłam zapasowe. Przestań być taka wredna. No tak, masz zapasowe. I co ja teraz zrobię? Nie mogę odczytać odpowiedzi. Chwila. Nie, to nic nie daje. A może jednak? Wiem, co zrobię. Pokoloruję szkła pisakiem. To powinno pomóc. Okej, spróbujmy. Przyłożę okulary do ściągi i zobaczę odpowiedzi. To działa jak magia. A na dodatek wyglądają jak okulary przeciwsłoneczne. Czas skończyć ten test. Ha? Co to było? Hej, Lexi, to dla ciebie. Dla mnie? Serio? Ciekawe, co to? Muszę sprawdzić. O, Miles! Ale z ciebie flirciarz? Ale to fakt, jestem fajna. Możemy się później umówić. Wow, jaka kolorowa kompozycja. Przycisnę do farby plastikowy arkusz. To świetny sposób na odstresowanie. Wygląda jak przykład sztuki nowoczesnej. Spróbujmy czegoś innego. Myjką okienną rozprowadzę farbę po całej kartce papieru. Powieszę to u siebie w pokoju. A może falisty wzorek? Wspaniałe! Tym razem zrobię kleksy farby. I ponownie przejadę po nich plastikiem. Przesuwając arkusz z boku na bok. Tyle różnych możliwości. Każdy obraz jest unikalny. Mogłabym otworzyć galerię sztuki. Będę bogata! Nudzi mi się. No to zjedzmy coś. Ale żeby było ciekawiej. Rzucaj i... trafia! Wiem, wiem, imponujące. Potrafisz tak? Żartujesz, z zamkniętymi oczami. Obczaj, zaraz będziesz pod wrażeniem. Moje oko! Rzeczywiście robi wrażenie. Poćwicz trochę, w końcu ci się uda. Dzisiaj namaluję cię tęczę i ma być ładna. Uwielbiam tęczę. Ale ja zawsze rysuję na czarno-biało. No to masz problem. Nie mogę się doczekać. Tęcza zawsze wydawała mi się magiczna. Co robisz? Ale z niego frajer. Eni, czekasz na specjalne zaproszenie? Do roboty. Skoro muszę, ale mam tylko czarne mazaki. Im szybciej skończę, tym lepiej. Chcesz tęczę? Dostaniesz tęczę. I to najbardziej wypasioną tęczę na świecie. Skończyłem. Mam nadzieję, że uchwyciłem piękno tego zjawiska. Podoba się pani? Jesteś urodzonym artystą. Jak ci idzie, Eni? Tadam! Nie potrzeba oklasków. Widziałaś kiedyś tęczę? Ugh, nie znoszę plastyki. Mam gdzieś twoją głupią tęczę. Ugh, daj mi te kredki. Poukładam je w kolejności kolorów tęczy. Teraz przyda mi się pistolet do klejenia. Posklejam kredki i poczekam, aż klej zaschnie. Teraz mogę zacząć rysować. Przejadę po papierze moim wielobarwnym pisakiem, przesuwając lekko na boki i robiąc łuk. Wow, wygląda nieźle. Kolory zlewają się ze sobą. To bardzo łatwy sposób na rysowanie tęczy. Ale to jeszcze nie koniec. Czarnym mazakiem zaznaczyłam ten sam kształt na plastikowej koszulce. Biało-czarno i kolorowo. Fajne, co? Widzisz tęczę? A teraz już nie. I znowu tęczowo. Cóż to za magia? Wow, niesamowite. Zadanie wykonane. Hej, masz na sobie kolorową koszulkę. A tak się upierasz, że lubisz tylko czarny. Co? Cicho, nic nie widziałeś. Nie śmiej nawet pisnąć słowa o tym. Nie bój się, będę milczał jak głaz. Prawie skończyłam pracę domową z plastyki. To będzie jeden z moich najładniejszych rysunków. Naprawdę? Chętnie zobaczę. Nie, jeszcze rysuję. Cierpliwości. No dobrze, skończyłam. Co o tym sądzisz? Och, to... co to właściwie jest? Ziemniak? Może powinnam spojrzeć pod innym kątem? A, już widzę. To kaczka. Co? Nie. Muszę się temu bliżej przyjrzeć. Naprawdę blisko.
teraz wszystko jasne. To oczywiście cytryna, tak? Nie, to nie cytryna. Tego się obawiałam. Trudna sprawa. Czego tu nie zauważam? No wiesz co? Banan! To moja ostateczna odpowiedź. Daj już spokój, mamo. Przepraszam, kochanie. Nie wiem, co to takiego. To Pikachu! Pikachu? W życiu bym się nie domyśliła. Ciekawe, co dostałam. Jedynka? Ale czemu? Starałam się! Będzie zdruzgotana, ale coś na to poradzimy. Położę obrazek Pikachu na środku kartki. Najpierw jednak naostrzę ołówek. To mi przypomina, że powinnam kupić temperówkę. Znacznie lepiej. Wezmę drugi ołówek i połączę je zwykłą gumką recepturką. W ten sam sposób zamocuję trzeci ołówek. Teraz wystarczy trzymać się linii gotowego obrazka. Drugi ołówek idealnie skopiuje go na pustą kartkę papieru. To o wiele prostsze od odręcznego szkicowania. Perfekcyjnie. Szablonu już nie potrzebuję. Teraz dodam nieco koloru. Podoba ci się Ava? Wow! Rewelacja! Dzięki, mamo! Pójdę przygotować się do szkoły. Nie chcę się spóźnić. Miłego dnia, kochanie. Na pewno dostaniesz piątkę. O nie! Poczekaj! Głodna jestem. Muszę coś przekąsić. Nauczycielka zajęta książką. To moja szansa. Zawsze trzymam pod stołem smakołyk na czarną godzinę. Ach, tu jest. Muszę się spieszyć, bo jak zobaczy, to się zdenerwuje. Hej, co tam podjadasz? Nic takiego. Nie wiem, o czym mówisz. Co za bezczelność. Nie zatrzymasz mnie. Ava, wstydziłabyś się. No, wstydzę się, ale przynajmniej nie o pustym żołądku. Niczego nie żałuję. Zapomnijmy o tym niefortunnym incydencie. Jeszcze nie zabiłam głoda. Na szczęście skitrałam tu wcześniej chipsy. Tym się powinnam najeść. Podobno najlepiej chować rzeczy na widoku. Na przykład tutaj. Spokojnie, niczego nie zauważy. Pyszności. Tego właśnie potrzebowałam. Otwórz buzię. O, jak miło. Dziękuję. Zaraz, jak to? Od kiedy mam trzecią rękę? Ile razy muszę powtarzać, że na lekcji nie wolno jeść chipsów. Rozumiesz? Och, tak, rozumiem. Że ani słowem nie wspomniała o pączkach. Co tam się dzieje? Ups, odwróć uwagę. Obserwuję cię. Oj tam, i tak ją przechytrzę. Aha, mam cię. Po prostu plecy mnie swędzą. Ava coś kombinuje. Jest przebiegła jak lis, ale nie tak przebiegła jak ja. Wiedziałam, że kiedyś przyda mi się ten manekin. Teraz tylko drobna charakteryzacja. Super, w końcu przestała się na mnie gapić. Aha, tego właśnie szukałam. Taki stres, zasłużyłam na nagrodę. Widzieliście kiedyś piękniejszego pączka? Różowy lukier, posypka. To praktycznie dzieło sztuki. Nawet nie napoczynaj tego pączka. Ostrzegałam cię. Nie! Hej, czemu jesteś łysa? Oddawaj. To niesprawiedliwe. Pewnie sama chcesz go zjeść. Puszczaj, natychmiast, Ava. Gdybyś tylko wkładała równie dużo wysiłku w naukę. Koniec z tym, jasne? Muszę się teraz zająć ocenianiem testów. Co mnie to? Chwileczkę. Mam genialny pomysł. Na początek narysuję dwa małe kółka. Połączę je kilkoma liniami. Na dole i na górze. Następnie na całej długości narysuję falisty wzorek. I jeszcze bezpośrednio między kółkami. Po naszkicowaniu poprawię długopisem, żeby kształty były wyraźniejsze. Wystarczy trzymać się pierwszego szkicu. Ostrożnie, żeby nie wyjechać poza linię. Okej, nawet przypomina pączek. Potem gumką zetrę pozostałe ślady ołówka. A teraz kolorowanie. Koloruję tylko górny obszar powyżej falistego wzorku. To będzie oczywiście lukrowa polewa. Od samego patrzenia ślinka mi cieknie. Następnie pokoloruję samego pączka. Na ciemno pomarańczowo. Korektor świetnie nadaje się do robienia posypki. Dziabnę tu i ówdzie na lukrze. Warto też trochę zacieniować, po prostu pogrybiając krawędzie. Tak samo zrobię z posypką. Dzięki temu pączek będzie bardziej realistyczny i gotowe. Czas na drugi etap planu, czyli na ukradkową zamianę. Pączuch jest mój, a w pudełku zostawię obrazek. Co się dzieje? Mogłabym przysiąc, że coś słyszałam. Coś nie tak? Przecież grzecznie sobie czytam. Pamiętaj, nie spuszczam cię z oczu. No patrzcie, książki czasami się jednak przydają. Głównie do ukrywania za nimi pączków. No już, lećcie na następne zajęcia. Wreszcie dzieciarnia sobie poszła. Tak długo na to czekałam. Hej, jak to? To nie pączek.
Oszukała mnie? Ava! Selfie! Wyszło cudownie! Chyba się nie spóźniłem. A skoro mowa o cudach, patrz, to Kevin. Ojej, jak wyglądam? Cześć, Kevin! Siadaj tutaj! Jak fajnie, że jesteś! Już do ciebie idę! Wow, ależ on przystojny! Bylibyśmy świetną parą! Już to widzę! Dom, dwójka dzieci! Super rozkoszne oczywiście! Zaraz, co się stało? To nie tak, jak myślisz! Ta, jasne! Muszę iść! Patrz, no i jestem sam! Hej, Ava, musisz to zobaczyć! Zostaw mnie w spokoju! Och, co ją ugryzło? Tu jesteś, Ava. Kupiłam ci loda na patyku. Nic od ciebie nie chcę. Czekoladowy, twój ulubiony. Odczep się. Ale rozpuści się. Wiem, o co ci chodzi. Z Kevinem to... I już jej nie ma. Może mi się to przyda. Najpierw wycięłam kółko z żółtego papieru. Narysuję na nim buźkę. Najlepsze będzie ta ze łzami radości. To klasyk. Wytnę też dwa kolejne kółka, żółte i różowe. Umieszczę je na pierwszej emotce. Na wierzchu narysuję buźkę z serduszkami w oczach. Urocza, prawda? Na to nałożę kolejne dwa kółka i narysuję jeszcze jedną emotkę. Może tym razem smutną buźkę. O, jaka skwaszona mina. Na tym umieszczę różowe kółko. Obrócę i z drugiej strony przykleję patyczek po lodzie. Jak mogła mi to zrobić? Ava, mam coś dla ciebie. Co tym razem? To jesteś ty. Ale spróbuję cię rozweselić. Bardzo śmieszne. A to jestem ja. Kocham cię. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Weź, bo ludzie patrzą. No i bardzo dobrze. Ważne, że już masz lepszy humor. No, może odrobinkę. Przepraszam, Ava. Naprawdę nie chciałam, żeby tak to wyszło. O kurczę, patrz! Jesteś taki zabawny, Kevin! Meh, nie w moim typie. Sama to zrobiłaś? Muszę się schować. Tylko gdzie? Wendy, wracaj! Znasz zasady? Żadnego jedzenia w szkole! Wiem, że gdzieś tu jest. Nie ukryjesz się przede mną? A może jednak się ukryjesz? To nie koniec. Poszła sobie? Przynajmniej ze skradania miałabym piątkę z plusem. Interesujące. Jaki on mądry i przystojny. Hej, to dla ciebie. Może do mnie zadzwonisz? Co? Serio? Nie, dziękuję. Że co? Czyżby nie odwzajemnił twoich uczuć? Myśli, że jest mistrz świata z tym makijażem? To nie fair! W szkole nie wolno nosić makijażu. Chyba mam wszystkie materiały. Musimy dziś sporo przerobić na lekcji. O! Patrz, gdzie idziesz! Zobacz, co narobiłaś! Przepraszam, to było niechcący. Bezmyślne dzieciaki. Co to takiego? To nie moje. Chociaż teraz już tak. Specjalna oferta na lemoniadę i słodycze. Co podać? Poproszę małego batonika. Jasne, $2. Oczywiście. O nie, pieniądze musiały mi wypaść z kieszeni. Ach, ten dzień zapowiada się coraz gorzej. Bez kasy nie ma frykasy. Spadowa. Czemu zawsze mam takiego pecha? Muszę się zrelaksować. Hej, co robisz? Mam nadzieję, że po sobie posprzątasz. Mama się wścieknie, jak zostawisz po sobie bałagan. To mi daje pewien pomysł. Na pewno mi się uda. Sorry, mały, ale muszę to pożyczyć. Wytnę w piance odcisk mojej stopy. Najpierw w jednym arkuszu, potem w kolejnych. Nałożę na siebie różnokolorowe warstwy i połączę je za pomocą pistoletu na gorący klej. Wierzchnią warstwę też pokryję klejem. Nie ma co żałować kleju. Poczekam, aż klej wyschnie. Następnie zrobię wycięcie z boku w dwóch środkowych warstwach. W pustą przestrzeń wsunę pudełeczko. To doskonały schowek na drobne. Teraz już nigdy nie zgubię pieniędzy. O, znowu ty. Mam nadzieję, że tym razem masz gotówkę. Tak jest, już płacę. Zielony to mój ulubiony kolor. Proszę bardzo, jeden batonik.
Reguł nigdy za wiele. Te dzieciaki potrzebują dyscypliny, zwłaszcza Mindy. O, dzień dobry. Trzymaj się ode mnie z daleka. Boję się, że znowu na mnie wpadniesz. Mam coś dla pani. W ramach przeprosin. Coś słodkiego. Proszę bardzo. Dla mnie? Naprawdę? O, nie jesteś taka zła. To co? Zabierzesz mnie gdzieś po szkole? Hej, już jestem! Ups. Niezłe klapki, Mindy. Bardzo kolorowe. Rzeczywiście ładnie się prezentują. To buty wielofunkcyjne. Patrzcie i podziwiajcie. Trzymam tu rozmaite drobiazgi. Łącznie z błyszczykiem do ust. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda. To mój ulubiony odcień. Wow, Mindy, ślicznie wyglądasz. Miło z twojej strony. To, robisz coś po południu? Moglibyśmy pójść do kina. Czemu nie? Masz mój numer, prawda? To naprawdę fascynujące. Jak widać, to całkiem proste. Rzeczywiście proste. Och, Wendy, co tam, kujonie? Czemu musimy siedzieć razem? Myślisz, że mi się to podoba? Otwórzcie podręczniki na 14 stronie. Coś zgłodniałam. Czas coś przekąsić. Dobrze, że mam coś przy sobie. Uwielbiam czekoladę. Co ty wyrabiasz? Dobrze wiesz, że nie wolno jeść na lekcji. Odwal się, jestem głodna. Wstydziłabyś się. Co tam się dzieje? A, bo ona je czek... Hej! Jeszcze przed momentem! Lepiej mieć ją na oku. Wendy, nieładnie tak skarżyć na koleżankę. Dziwne. Może mi się przewidziało. He, teraz mam okazję. Zachowałam te chipsy na czarną godzinę. No nie, chyba żartujesz. Okej, teraz jej zazdroszczę. Ale pychota. Proszę pani, bo Mindy znowu ukradkiem podjada. Co tym razem? Przysięgam, że przed chwilą. Co takiego? Jak to możliwe? Wendy, nie przeszkadzaj innym i skup się na czytaniu. Właśnie, Wendy, skup się na czytaniu, a ja w tym czasie zrobię sobie kanapkę. Jak to kanap... Co? Jak ona to robi? To jak jakaś magia. Oj tam... Skoro Mindy tak sobie pozwala, to ja też coś przegryzę. Mam jakiegoś batonika. Niewiele, ale zawsze to coś. Co to ma znaczyć? Żadnego jedzenia na lekcji? Ale to tylko jeden batonik, a Mindy... Wendy, to ostatnie ostrzeżenie. Natychmiast przestań się wygłupiać. To niesprawiedliwe. Poznam twój sekret. Nie przeszkadzaj mi w nauce. Spadam stąd. Niewiarygodne. No co? Trzeba czymś popić kanapkę. Nie mogę w to uwierzyć. To nie fair. Spokojnie, Wendy. Głęboki oddech. Jeszcze się policzymy. Jestem cierpliwa. Ach, orzeźwiające. Na czym to ja skończyłam? O, koniec lekcji. Spakować się. I lecę. Już zaczynam myśleć o lunchu. Bo wciąż jestem głodna. Wreszcie. Zaczynamy. Żelki świetnie smakują po koktajlu. Chwileczka. Co ty sobie wyobrażasz? Jakim cudem udało ci się skitrać wielodaniowy posiłek na lekcji? Przestań! O, okej. Nie takiej reakcji oczekiwałam. No co? Czemu się tak na mnie gapisz? Weź te żelki i załóż na chwilę moje okulary. Ale po co? Nie rozumiem. Właśnie tak. Wezmę je z powrotem. Powinny się nadać. Nie ruszaj się. Okej, teraz chodź ze mną. Siadaj. Nie jestem pewna, czy to dobry pomysł. Zaufaj mi, zadziała. Żelki przypominają pryszcze. Tyle, że są jadalne. Jedzonko pod nosem i nad nosem też. Smaczne. No pewnie, że tak. Już chyba nie żałujesz, że siedzisz ze mną, co? Nauczycielka! Zaczynamy lekcję. Dzięki, Mindy. Dzisiaj urodziny, Wendy. O, właśnie idzie solenizantka. Cześć, Mindy. Wprowadzasz nowy styl tym kaperusikiem? 100 lat! Mam dla ciebie. Chodźmy na lekcję. Hej, widziałaś wczoraj ten film? Zaczekaj. Nawiedzony dom? Duchy? Czarny facet zginął jako pierwszy.
Po prostu wsunę jej prezent do plecaka. Wszystkie wyświechtane motywy z horroru. 4/10. Siadajcie, dziewczyny. Mamy dzisiaj sporo do omówienia. No dobra. Psst. Wendy? Co? Otwórz swój plecak. Ha? Po co? Nie gadaj, tylko otwieraj. No szybko, masz niespodziankę. Ha? Ojeju, sama to zrobię. Dawaj, zajrzyj do środka. Wow, to dla mnie? Nie trzeba było, dziękuję. Wiem, że to twoje ulubione ciastka. Uwielbiam je. Czy ja dobrze widzę? Ile razy muszę powtarzać? Zakaz jedzenia i picia na zajęciach. Natychmiast je oddaj. Ale dostałam je w prezencie. Przecież możemy się podzielić. Nie tak sobie wyobrażałam moje urodziny. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Smaczne. Kupię sobie później takie same. Jaka bezczelna. Na szczęście nie wszystko stracone. Zawsze noszę żelazny zapasik. Co? Schowaj je. Cicho, wyluzuj i patrz. Ale będę potrzebować na przykład gumki do włosów. Co ty kombinujesz? Oprzyj się. Wsunę ci ciasteczko pod spódnicę i owinę gumką. W ten sposób będzie umocowane. Tak samo zrobię na całej długości spódnicy. Z pozoru wygląda jak modny detalik. Gotowe. I co o tym sądzisz? Wow, niesamowite. Ta jędza nie będzie nic podejrzewała. Cisza, dziewczęta. Czas na przekąskę. Ściągam gumkę i mogę cieszyć się ciastkiem. Ha? Czy słyszałam chrupanie? Może mi się zdawało. Co za genialny patent. Masz jedną w nagrodę. Dzięki, Wendy. Moje dzieło już na ukończeniu. Warte powieszenia w galerii sztuki. A jak sobie radzi Justin? O kurczę, o wiele ładniejsze. Może pod innym kątem moje będzie wyglądać lepiej. Nic z tego. Zaraz wracam. Wyrzucę wiórki z ostrzenia. Chciałbym móc stworzyć coś podobnego. Chwileczkę. Mam pewien pomysł. Będę potrzebował folii spożywczej. Rozwinę ją nad kartką i skopiuję długopisem rysunek Justina. Wystarczy trzymać się linii. To bardzo proste. Jestem geniuszem. Pewnie tak samo robią wszyscy wielcy artyści. To nie tyle kopiowanie, to czerpanie inspiracji. Teraz tylko unieść folię i położyć ją na pustej kartce papieru. Najlepiej odbić tuż za pomocą wałka kuchennego. Tadam! Wygląda rewelacyjnie. Hej, Justin, zobacz, co narysowałem. Wow, niesamowite i bardzo podobne do mojego. Wielkie umysły myślą podobnie. Jesteśmy bardzo utalentowani. No raczej, dlatego jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Coś trudna ta praca domowa? Jejku, co to ma w ogóle być? Nic z tego nie rozumiem. To nie ma najmniejszego sensu. O rany, majaczą mi wzory. Zostawcie mnie w spokoju. Oblałeś test, Justin? I bardzo się z tego cieszę. Co to za hałasy? O, będę miał siniaka? Pokój się kręci czy co? Nie, to mi się kręci w głowie. Co się stało, synu? Dlaczego fizyka jest taka trudna? W ogóle jej nie pojmuję. Nie zdam egzaminu. Auć, moja głowa. Poczekaj chwilkę. Przykleję sobie plasterek. Pewnie mam wielkiego guza. Muszę być ostrożniejszy. Tak już lepiej. Może jednak wrócimy do mojego problemu? Nie mogę zawalić tego przedmiotu, tato. Musisz się bardziej przyłożyć do nauki i tyle. Robię co mogę, ale wszystko wylatuje mi z głowy. Ha, już wiem. Co takiego, synu? Twoje plasterki? Pożyczę je sobie, okej? Niepozorne plasterki rozwiążą cały problem. Najpierw odkleję listki z tyłu plasterka. Na kawałeczku papieru napiszę wszystkie potrzebne wzory i umieszczę go na środku plasterka. Dzięki temu zawsze będę miał odpowiedź pod ręką. Teraz na pewno zdam na piątkę. Wszystko mnie boli. O rety, co ci się stało? Nie chcę wracać do tego bolesnego przeżycia. Obawiam się, że i tak musisz napisać egzamin. Ależ oczywiście, z największą chęcią. Powodzenia. Szczęście nie ma tu nic do rzeczy. Odklejam plasterek i już wiem wszystko, co trzeba. Przyznacie, że to całkiem sprytne, prawda? Kompletnie zapomniałem o klasówce.
Nic się nie przygotowałem. Na 100% obleję. Chyba że nauczyciel jest czymś bardzo zajęty. To moja szansa. Muszę być dyskretny. Co ja bym zrobił bez smartfona? O, tego właśnie potrzebuję. I w ten sposób poznasz wartość X. A żeby uzyskać ostateczny wynik, co tam się dzieje? Czy to telefon? Nic mnie nie powstrzyma. Czyżby? Długo pan tam stoi? Wystarczająco długo. Oddawaj telefon. Jestem bardzo rozczarowany, Alex. Skończysz już bez pomocy naukowych. Wstydziłbyś się. Oj tam, ale nudziarz. Zabrał mi telefon, ale jedzenia już nie. Te chipsy zawierają sekretny składnik. Odpowiedzi. Ściąga i przekąska w jednym. Co on sobie wyobraża? Mam wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. Ech, pewnie mi się tylko zdaje. Chipsy? Dziękuję, chętnie skorzystam. Znowu? Niestety, nie mam wyjścia. Sam jesteś sobie winny. Satysfakcjonujące. A teraz wynoś się z mojej klasy! Niemiły pan jest! Co? Będziesz mi tu płakał? To niesprawiedliwe! Co się stało, synu? Dostałem jedynkę, tato! A tak się starałem! Nie przejmuj się. Ho, coś na to poradzimy. Na początek zdejmę uchwyt z mojej lupy. Wezmę kartonową tuleję, umieszczę ją na szkle powiększającym i przykleję. Przejadę po całej krawędzi pistoletem do klejenia. Teraz przyda mi się czerwona taśma klejąca. Owinę ją wokół krawędzi tuby, żeby całość prezentowała się elegancko. Proszę bardzo, Alex, to powinno pomóc ci na sprawdzianie. Ale co to takiego? Przyłóż sobie do oka. Poczekaj sekundkę. Przyjrzyj się. Co? A, już rozumiem. Będę widział odpowiedzi z daleka. Niewiarygodne. Czas na kolejny egzamin. Ten będzie piekielnie trudny. Jestem gotowy na wszystko. No proszę, jaki pewny siebie. Możesz zaczynać. Przeczuwam kolejną jedyneczkę. Nie ma to jak nauczyciel wspierający swoich uczniów. No szybciej, tato, gdzie jesteś? Nie, to jakaś roślinka. Idealne przebranie. Psst, Alex, tutaj! Super! Wiedziałem, że tata mnie nie zawiedzie. Ha? Mówiłeś coś? Co on kombinuje? Coś tu nie gra. Muszę się temu przyjrzeć. Póki co idzie jak po maśle. O, co tu wyrabiasz? Naprawdę nie wiem, o czym pan mówi. Niech pan sam spojrzy. Żebyś wiedział. O, jakiś podejrzanie wyglądający osobnik. Ups, zachowuj się naturalnie. No cóż, wszystko wydaje się być w porządku. Może jednak źle cię oceniłem, Alex? Uff, mało brakowało. Wow, gościu gada jak najęty. Nic z tego gadania nie wynika. Koniecznie to zapamiętajcie, bo na pewno będzie na klasówce. Jasne, bla, bla, bla. W sumie to bym coś przegryzł. Zgłodnieć można od słuchania tych nudów. Nie ma to jak słodycze. Czyżbym słyszał szelest rozwijanego opakowania? Zacznijmy od tego. Co to ma znaczyć? No wiesz co? Przecież znasz zasady. Żadnego jedzenia podczas zajęć. Skonfiskuję to i całą resztę. No to kicha. Upewnię się, że to faktycznie słodycze. Nie da się ukryć, 100% cukru. Na czym to ja skończyłem? Okej, zakaz jedzenia, ale ani słowem nie wspomniał o piciu. Nie mogę się doczekać. Tym razem będę ostrożniejszy. Schowam puszkę pod biurkiem. Nauczyciel nic nie podejrzewa. Gdzie on się podział? Znaczy się, co słychać? Pozwolisz, że to wezmę? Nie mam pojęcia, skąd to się tu wzięło. To twoje ostatnie ostrzeżenie, Alex! Odwrócił się! Szybko! Nie ma mowy! Co? Przyznaj się, ze mną nie wygrasz. Pozbędę się tej pokusy. Prawie mi się udało! Pamiętaj, mam cię na oku! Rany, jaki on zacięty? Dobra, daruję sobie. Chyba że ten klej w sztyfcie daje mi pewien pomysł. Chyba wiem, jak go wykorzystać. Najpierw usunę cały klej i dokładnie umyję wnętrze tubki. Następnie wezmę moje ulubione cukierki i połączę je w jedną masę. Zrobię wielką, słodką kulę. Wcisnę w nią tubę po kleju, tak żeby wyciąć kawałek masy. Resztę oderwę. Będzie na później.
Teraz mam gumę w sztyfcie. Gdy przekręcam tubkę, wychodzi słodka masa. Wszystko zgodnie z planem. A najlepsze, że mogę to trzymać na widoku. Pychota. Co to za kuszący zapach? Tylko nie to. Czuję tu coś słodkiego. Co? Absolutnie nie. Dostałem nauczkę. O, jakoś ci nie wierzę. Pokaż, co tu masz na biurku. Proszę bardzo, nie mam nic do ukrycia. Chyba, że chce pan skonfiskować mój klej. Może i mówi prawdę? Nie ma śladu po żadnych słodyczach. Okej, najwyraźniej się myliłem. To jedyne wyjaśnienie. A teraz muszę parę rzeczy posklejać. Niebo w gębie. Przynajmniej już się nie nudzę na lekcji. Dasz radę. Ale się stresuję. Mam nadzieję, że to dobra odpowiedź. Starałam się. I jak mi poszło? Kogo ja chcę oszukać? Źle, prawda? Po co ja się tak staram? Co za trudne. Patrzcie i uczcie się, kujone. Wystarczy zrobić tak. Tadam! Wiem! Jestem geniuszem. Jak? Nie wierzę w to. Uhu! Wolność! Widziałaś mnie na facetki? Nie wierzę, że Kevin podłożył jej poduszkę pierdziuszkę. Bujasz się w Kevinie, na. Ej, zostaw moje włosy! Stop! Muszę ci coś pokazać. To mój nowy przyjaciel. Wygląda przytulaśnie. Ale patrz na to. A? Co się stało temu misiu? O nie, moje długopisy wyciekły. To niedobrze. Mama się wkurzy. Dawaj to. Zawiodłam się na tobie. Dość tego, wynoś się stąd. Przyniosłaś wstyd rodzinie. Dokąd ja teraz pójdę? Tak wygląda teraz moje życie. Jestem wędrowcem. Tylko ja i pusta droga. I olbrzymi niedźwiedź. Może chce się przytulić? Może nie? Nie mogę do tego dopuścić. Nie chcę być zjedzona przez niedźwiedzia. Chyba mam pomysł. Posmaruję tubkę po chipsach klejem. Trzeba stworzyć szkielet. Zrobię tak dookoła i zostawię wąską przestrzeń. Teraz przymocuję do szkieletu suwak. To twój nowy piórnik. To dla mnie? Ale super! Wow, nie mogę się doczekać, aż go użyję. Gdzie moje długopisy? Mieszczą się idealnie. Jesteś najlepsza, Miki. Wiem. I najskromniejsza. Uwaga, klaso, przed wami test. Będzie bardzo trudny. Okej, pierwsze pytanie. Który roztwór to zasada? Ten czy ten? Ja wiem. Niebieski. A ty jak sądzisz, Stacy? Zgadzasz się? Nie jestem pewna. Już to przerabiałyśmy. Powinnaś wiedzieć. Spójrzcie tylko na ten bajzel. Musi pani... Aha. No dobra. Spróbujmy teraz czegoś innego. Kto to jest? Ja wiem. Znowu. To koleś, który ma śmieszny fryz. Technicznie rzecz biorąc, masz rację. Dobra jest. A co to jest? Nie wiem. Ja wiem. To zlewka. Idziesz jak burza, Miki. Dzięki. Kto rozwiąże to zadanie? Jest trudne. Niewiarygodne. Ale tu brudno. Pamiętajcie, żeby zastosować... Chwila, widziałyście to? Nieważne. Macie 4 opcje. Masakra. Nie dla mnie. Skąd ona zna wszystkie odpowiedzi? Przecież nie może być aż tak mądra. Imponująca, Miki. Na pewno ściąga. Szukasz czegoś? Ktoś zabazgrał całą tablicę. Zaraz będzie wyglądać jak nowa. Hej, co pani robi? Proszę przestać. Puszczaj moją ścierkę. Nie żartuję, paniusiu. Wow. Teraz mam szansę. Potrzebuję tylko małej pomocy. Uwielbiam technologię. Na czym skończyłam? Stacy, ściągasz? Ja? Ależ skąd? Okej. Psst, Stacy, podaj telefon. Szybko, zanim zobaczy. Dzięki. I kolejne pytanie.
Wiem, jak ci pomóc. Ciii. Wycisnę klej wzdłuż krawędzi etui. Obok zrobię kolejną kreskę. Następnie przyczepię kredkę. Okleję w ten sposób całe etui. Telefon musi być ukryty. Oto odpowiedź na wszystkie twoje problemy. Okej, kto wie, jak to rozwiązać? Miki, co to ma znaczyć? To moje kredki. Okej, no dobrze. Proszę, to dla ciebie. Wow, dzięki. Położę go tutaj. Będę mieć wszystkie odpowiedzi pod ręką. No już, nie mamy całego dnia. Jak brzmi odpowiedź? To niesamowite. Ja wiem. To ta. Bardzo dobrze. Dzięki, Miki. Przygotowujemy się do testu. Mam podręczniki, więc będzie dobrze. Próbowałaś ten napój? Jest przepyszny. Chyba jestem gotowa. Wszystko powtórzyłam. Teraz muszę tylko uspokoić nerwy i oczyścić umysł. A szóstka będzie moja. Muszę kupić sobie więcej tego picia. No dobra, klaso, to dzisiejszy sprawdzian. Nie ma już odwrotu. Czas start. Do dzieła. Cieszę się, że możemy korzystać z książek. To powinno ułatwić sprawę. Gdzie to jest? Wiem, że gdzieś musi być. Wchodzę do gry. Jedziemy z tym koksem. To będzie łatwizna. Po co się stresować? Czas ucieka. Nie mogę tego znaleźć. To zbyt łatwe. Co dalej? Można przykręcić ogrzewanie? Nie jest dobrze. Myślałam, że się przygotowałaś. Próbuję się skupić. Pospieszcie się. Drobiny czasu znikają nieubłaganie. Zbliża się koniec. Musicie kończyć. Na bank to zdam. Au! Ej, masz jakiś problem? Uderzyłaś mnie książką. To bolało. Czekaj, chyba wiem, co robić. Dzięki temu Miki przestanie rzucać we mnie książkami. Położę słomki na papierze do pieczenia i przejadę po nich żelazkiem. To powinno roztopić słomki, a jednocześnie ich nie spalić. Zrobię dziurkę na końcu, przewlekę przez nią sznureczek i zwiążę go. To powinno pomóc Miki. Ej! Co? Wow, jakie to super! Jak łatwo znaleźć odpowiedzi! Tego było mi trzeba. Koniec! Czas minął. Dawać mi tu wasze testy. Udało się. Jest! Jaka ulga! No tak, to naprawdę ja. Czeka was nie lada gratka. Rar! Do boju! Aha, dziękuję, jesteście cudowne. Zawsze znajdę chwilę dla moich fanek. Pamiętajcie, przyjmuję tylko gotówkę lub złoto. Na teraz spadajcie. Bycie cheerleaderką to ciężki kawał chleba. A piękny wygląd? Cóż, dla mnie to łatwizna. Muszę tylko troszkę poprawić makijaż. Cześć, Stacy, mogę dostać twój autograf? Jestem twoją największą fanką. Możesz napisać dla mojej psiapsi Miki? Masz coś we włosach. Jak to się tam dostało? Fuj. O matko, ale żenada. Stacy, wybacz mi. Czekaj, mam pomysł. Włożę stróżynę do formy w kształcie serduszka. Dodam jeszcze kilka. I zaleję przezroczystą żywicą. Poczekam, aż zastygnie. I wyjmę z foremki. Pozostaje tylko włożyć haczyki. I kolczyki gotowe. Wow, ale ładne. Stacy, wracaj. Mam coś dla ciebie. Kolczyki? Dla mnie? Wow, piękne są. Pasują do twoich oczu. Myślałaś kiedyś o metamorfozie? Co jest grane? Czuję, że żyję. I kręci mi się w głowie. Chodź, zabawimy się. Czekaj. Tak lepiej. Wow, wszystko jest zamazane. Auć! Ups, moja wina. Chodź, pomogę ci. Ha, ciekawe. Co tam się dzieje? Przecież to jest wręcz okropne. Muszę to zobaczyć. Ble, co cię tak śmieszy? Sama zobacz. Wygląda jak... To ja, głupia dyrektorka. No, wygląda jak błazen. Czyżby?
Wiecie, że was słyszę, prawda? O, to jakiś duch! No to macie kłopoty. Wracać tu! Wow, gdzie jesteśmy? O, jak ty ładnie wyglądasz! Myślicie, że tak się znacie na sztuce, co? Pora więc na wyzwanie rysunkowe. Niesamowite! Wow! Widziałaś dzisiaj Kevina? Hej, cisza! Nadszedł czas na pierwsze wyzwanie. Zaczniemy od motywu wodnego. Chcę, żebyście narysowały rybę. Dobra, żaden problem. Da się zrobić. Czemu światło zgasło? Nie lubię ciemności. O, to tylko wy. Hał, hał! Jak ona to robi? Twoja kolej, Annie. Spójrz na to. To ręka. To podsuwa mi pewien pomysł. Naszła cię inspiracja, co? Zacznę od obrysowania dłoni. Chcę jednak zostawić pewne luki. Teraz mogę je wypełnić. To będzie ogon ryby. A to głowa. Nie zapominajmy o ustach. To zdecydowanie ryba. Następnie narysuję oko i łuski. Idzie mi dobrze. Czasami sama siebie zadziwiam. Dodam jeszcze drobne szczegóły. I pokoloruję całość. Użyję jasnych kolorów. Muszę uważać, by nie wyjechać poza linię. Szkoda byłoby to teraz zepsuć. Ten niebieski jest idealny. Jest taki żywy. Na razie koloruję tylko paski. Dla reszty użyję innego koloru. Dobrze, paski są już gotowe. Pora na żółty pisak. Będzie ładnie kontrastował z niebieskim. O, wyszła idealnie. Szczęśliwa mała rybka. Moja kolej? Wyciąłam małe rybki z kartonu. Wrzucę je do miski z wodą. Miłego taplania. Ha, coś mało się ruszają. O nie, moje rybki. One rozpadają się. Właśnie dlatego mama nigdy nie pozwoliła mi mieć zwierzaka. Ojej, nie płacz. To jakaś kompletna porażka. Wiem, co cię rozweseli. Daj to. Zaraz się rozchmurzysz. Postawię miskę tutaj. Potrzebuję metalowej łyżki. Narysuję na jej odwrocie. To będzie malutka rybka. Następnie włożę łyżkę do wody. Nie wstydź się. No idź popływać. Świetnie, dzielna rybka. Przyda ci się jakieś towarzystwo. Nie chcemy, żebyś czuła się samotna. To jest niczym akwarium. Wow, to niesamowite. Całkiem nieźle, co? Proszę bardzo. Wow, dzięki, Annie. Skończyłyśmy. Niewiarygodne. Te ryby pływają. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Zobaczmy twój rysunek, Annie. Bardzo dobry. Kto jest zatem zwycięzcą? To jasne. Chloe. Gratulacje. Co? Ale to ja powinnam wygrać. Hej, to nie ja ustalam zasady. To takie niesprawiedliwe. Daj spokój. Że co? To ma być modne? Rany? Wygląda jak ciuchy mojej babci. Co by tu wybrać? O gustach się nie dyskutuje. Spójrz na nią. Och, przepraszam. Od dawna fascynuję się modą. What? Oh my god. Chcę, żebyście zaprojektowały sukienkę. Kto wie, może założę ją na paryskie wybiegi. Podoba mi się to wyzwanie. Mam świetny pomysł. Ha, a ja nie wiem, od czego zacząć. Nie ma co marnować czasu. O tak, zapowiada się świetnie. Mam zamiar zrewolucjonizować świat mody. To jest... Nie, to jakiś koszmarek. Nawet nie wiem, co tu się stało. To wszystko na nic. O, jak ładnie. Muszę się do tego odpowiednio przygotować. Hej, ostrożnie. Muszę zacząć myśleć jak sukienka. Oh no. Być tą sukienką. Ha, a gdyby tak... Chyba mam pewien pomysł. Warto spróbować. Potrzebuję tylko jeszcze jednej rzeczy. Ale jakiej? Wiem, zaraz wracam. O, pyszny sok jabłkowy. To jest właśnie to, czego potrzebuję. Muszę rozwinąć tę serwetkę. Następnie wykonam fałdy wzdłuż górnej części. Chcę zrobić takie ładne zagięcia. Całość powinna trochę przypominać wachlarz. Teraz mogę przykleić ją do mojego rysunku. Będę potrzebowała trochę kleju. Tyle powinno wystarczyć. Następnie przykleję ją na miejsce. To zupełnie proste. Wygląda elegancko i szykownie, ale czegoś wciąż brakuje. Chcę, żeby moja sukienka powalała na kolana. Lepiej chwycę za pędzel. Domaluję nim kilka groszków. To będzie piękny wzór. Użyję też różnych kolorów. Ta sukienka będzie prawdziwym hitem. Pomaluję kropki do połowy wysokości. To będzie prawdziwy unikat. Wow, przepięknie.
Nie mogę się doczekać, by pokazać ją dyrektorce. Ale robię się głodna. Wow, rysunek Ani jest taki ładny. A ja co mam w takim razie zrobić? O, pyszne, soczyste owoce. Pewnie. Ja to wezmę. Zbrodnia doskonała. Wyglądają pycha. Ale sobie podjem. O, dasz mi jedną? Nana, nic nie dostaniesz. Ale jesteś podła. No i co mnie to obchodzi? Ups, nie trafiłam. Muszę to posprzątać. Ha, karma cię dopadła. Zaraz. A gdyby tak... Wiem już, co zrobię. To będzie najpyszniejsza sukienka. Ułożę maliny w ten sposób. Następnie dodam jagody. Co za wspaniały pomysł. Matka natura byłaby dumna. Dobrze, że nie zjadłam ich wszystkich. Jeszcze by mi ich zabrakło. Chcę stworzyć długą, zwiewną suknię. Muszę tylko dodać trochę więcej jagód. Wow, wyszło oszałamiająco. Wprost na wybieg. Pani dyrektor? O, już skończyłyście. Myślę, że się pani spodoba. Pysznie wyglądająca sukienka. Zgadzam się. Za to ta by pani bardzo pasowała. Próbujesz mi schlebiać, co? Obie sukienki są doskonałe, więc obie wygrywacie. Gratulacje. Jest! Przybij piątkę. Ani? Gdzie ona jest? No tak. Ja wszystko wyjaśnię. Częstuj się. Tylko nie mów dyrektorce. Ciekawe, co będzie teraz. Czego ona szuka? Ach, już wiem! Gotowe na coś magicznego? O, tak! No to uwaga! Chcę, żebyście wykonały dla mnie tęczę! O, tak! Uwielbiam tęczę! Tylko czego by tu użyć? Sprawdzę swoją torbę. Dobry pomysł! Co? Papier toaletowy? Trochę dziwne! Musi to być jakiś długopis czy coś. Co ty tam trzymasz w tej torbie? Darmowe słodycze? Takie są najlepsze. O, kreda. Z tym już da się coś zrobić. To będzie coś wspaniałego. Zaraz narysuję najlepszą tęczę w historii. To będzie arcydzieło. Albo i nie. Smaczne. Spróbujmy jeszcze raz. Użyję innego koloru. O, dlaczego to nie chce działać? O nie, moja kreda. Widzę, że idzie ci dobrze. Ja właśnie dokładnie tak chciałam. Zaraz. Może mogłabym po prostu użyć tych wiórek z kredy? Tak, to powinno się udać. Docisnę kredę do papieru. Tak, żeby się pokruszyła. O tak, następnie zrobię to samo z innymi kolorami. Ustawię kubki z wiórkami blisko siebie. To jak mini tęcza. Teraz położę na nich palec. I przeciągnę nim po papierze. Wykonam nim taki łuk. Teraz dodam chmurę na obu końcach. Będę potrzebowała niebieskiej kredy. Użyję jej do pokolorowania krawędzi chmur. Wystarczy odrobina. Rozmażę go palcem. Efekt będzie bardzo ładny. Gotowe. Piękna tęcza. Powinna zawisnąć w galerii. Co? Wszystko w porządku? Teraz już tak. Uff, już się martwiłam. Zamierzam użyć cukierków do mojego rysunku, że też wcześniej na to nie wpadłam. Na początek zielona. Położę to na talerzu. Ułożę cukierki po zewnętrznej stronie. Będę dokładać kolory naprzemiennie. Wyglądają tak pysznie. Ale nie mogę ich teraz zjeść. Muszę poświęcić się dla sztuki. To już ostatni. Ha, trochę nie do końca na to liczyłam. Spodziewałam się czegoś nieco bardziej powalającego. A, no tak! Przecież nie ma tęczy bez deszczu. Naleję odrobinę wody na talerz. Nie potrzeba wcale wiele. Tyle wystarczy. Co? Co ty robisz? Tęczę oczywiście. Wow! Wspaniale! Jestem pod wrażeniem. Prawda? Wygląda niesamowicie. Pora na werdykt. Wow, zaskoczyłaś mnie. Spójrz na te wszystkie kolory. Bardzo kreatywne. A Ani, co dla mnie masz? Wow, jestem pod wrażeniem. Zwycięzcą zostaje Ani. Ale nie tylko, bo Chloe również. Obie zasłużyłyście. Jest! Świetna robota. Jest i moja przesyłka. Czekałam na nią. Co to? Zabierzcie stąd te śmieci. O, ja to chcę. Uwielbiam wyciskać folię bąbelkową. A oto wasze następne zadanie. Jak dla mnie może być? Wykonacie dla mnie drzewko.
Nie ma sprawy. Zajmę się tym, jak tylko skończę z tą folią. To takie miłe uczucie, wręcz uzależniające. Nie mogę przestać. Pyk, pyk, pyk. Och, tak. Masz chyba problem, wiesz o tym, prawda? Sama spróbuj. Mogłabym to robić całe dnie. Chwileczkę. Drzewko, mam pomysł. Będę musiała wprowadzić jednak pewne poprawki. Potnę folię na niewielkie kółka. Teraz kolejny krok. Trzeba je pomalować. Pomaluję górną część tego kółka różową farbą. Potem przejdę na pomarańczowy. Podzielę każde z nich na segmenty. Dolna część będzie niebieska. O to właśnie mi chodziło. Teraz ostrożnie je obrócę i odcisnę na papierze. A teraz pozostałe kółka. Każda sekcja będzie miała inny kolor. Następnie można je przenieść na papier. To już ostatni. W tym przypadku użyję różnych odcieni zieleni. Tak, żeby się ze sobą zlały. To kółko przeniosę na górną część kartki. Teraz powoli zdejmę folię. Bąbelki pozostawiają po sobie wzór. Wygląda świetnie. Dokładnie tak, jak zakładałam. Teraz dodam jeszcze parę szczegółów. Użyję brązowej farby do namalowania pnia. Następnie dodam gałęzie. To jak sztuka nowoczesna. Może trochę trawy? Podobnie zrobię z resztą. Użyję białej farby, aby nadać pniom teksturę. No, skończyłam. To nieco nietypowe, ale mi się podoba. Juhu! O, chyba coś popsułam. Ups, wybacz. Co ty narobiłaś? Zniszczyłaś mój obrazek. Spróbuję to jakoś zetrzeć. Uch, jest tylko jeszcze gorzej. To nie ma sensu. Hej! A może jest jednak sposób, by to naprawić? Tak! Wiem już, co zrobić. Zabieram się do pracy. Zwiążę pałeczki z wacikiem gumką. Upewnię się, że się dobrze trzymają. Teraz naniosę nimi zieloną farbę na papier. Namaluję nimi dowolny kształt. Póki co wygląda to nieźle. Teraz przejdę na jaśniejszą zieleń. Wykorzystam to do uzupełnienia wszelkich luk. Powoli zaczynają mi się tworzyć kolejne warstwy. Razem tworzą one ładny kontrast. Następnie pomaluję pień. Ten brąz będzie idealny. Nałożę kolejne warstwy, by uczynić go bardziej realistycznym. Następnie dodam gałęzie. Nie za dużo. Chcę tylko, żeby przebijały się przez liście. Użyję długich pociągnięć pędzla, aby stworzyć trawę. Wow, wygląda naprawdę dobrze. Wyszło lepiej niż przypuszczałam. To moje najlepsze dzieło. Zobacz. A nie zrobisz mi krzywdy? Wciąż jeszcze ci nie wybaczyłam. Potrafisz czasem wyglądać groźnie. Lepiej módl się, żebym wygrała. Bardzo ciekawy rysunek, Chloe. Annie, czuję się jak na łonie natury. Świetna robota. A kto wygrywa? Tę rundę zwycięża Annie. Juhu, brawo ja. Dobra robota. Wypadałoby przeprosić Ani. To dla ciebie. Ale wiesz, jak bardzo lubię lizaki? Uff, ale mi się upiekło. Witajcie, moi mali twórcy. Kolejna pała, Alex. Czy ty się w ogóle uczysz? Skąd ta wrogość? Ale coś na to poradzimy. Co? Kim jest ten facet? Nie wiem, ale podoba mi się jego kapelusz. Wreszcie mam waszą uwagę. Nadszedł czas na wyzwania artystyczne. Uwielbiam rysować. Szkoda, że muszę cię ciągle oblewać. To będzie łatwizna. To pokaż, na co cię stać. Oto wasz pierwszy model, Pikachu. Start. Żaden problem. Nie ma na co czekać. To będzie moje najlepsze dzieło. Naprawdę udało mi się uchwycić esencję Pikachu. Jestem taki utalentowany. Zwariowałeś? Bez obrazy, ale to wygląda żałośnie. Nie przyjmuję krytyki od faceta w muszce. Wiem, co robić. Umieszczę szablon nad wizerunkiem Pikachu i zamaluję całą kartkę. Nieźle jak na eleganckiego pana w muszce, co? Nie masz najmniejszych szans. Co takiego? Stop! Czas na ocenę. Zwycięzca może być tylko jeden. I jest nim... Pan nauczyciel! Dobra robota. Mam coś dla ciebie? Myślę, że ci się spodoba. Co to ma znaczyć? Ha! Wyglądasz idiotycznie! Przejrzyj się w lustrze, kolego! He? O! To tylko taki drobny psikus. Wracamy do rywalizacji. Gotowi? Czyli kredki świecowe nie są do jedzenia? Hej, koniec pogaduszek! Na ekranie macie kolejne wyzwanie. Co niby mamy z tym zrobić? No jak to? Krowy? To taki humorystyczny akcent? Ale z niego dziwak! Zaczynam podejrzewać, że wcale nie jest artystą. Wasze zadanie to narysować tę tutaj piękną krasulę o imieniu Daisy. Faktycznie? Urocza mućka?
A więc zaczynajcie. Nie, ja tu rządzę. Humorystyczny! Właśnie załapałem ten żart! Otaczają mnie sami idioci! Pokażę ci fajną sztuczkę. Narysowałem kilka cyfr, które błyskawicznie zamienię w krowę. Wystarczy je tylko połączyć. To będzie głowa. Już zaczyna nabierać kształtu. Daisy będzie miała uśmiechniętą buźkę. Teraz reszta ciała. A ta dwójka to będzie czubek ogona. Przyznacie, że to imponujące? Wreszcie całość pokoloruję. No i pięknie. Wygląda zupełnie jak Daisy. Pokaż, pokaż, jak mam to przebić. Muszę się zastanowić. Już wiem. Użyję rolki taśmy. Umieszczę ją na kartce papieru, aby łatwiutko rysować okręgi. To będzie zarys głowy. Teraz dodam kilka szczegółów. Na przykład uszy i oczy. Mógłbym się w nich zatracić. W każdym razie następne będą nos i buźka. Jestem prawie pewien, że Daisy to szczęśliwa krówka. Jestem bardzo dumny z tego rysunku. Czas narysować ciało. Całkiem nieźle. I wreszcie ogon. Pogrubię zarysy, żeby rysunek się wyróżniał. To naprawdę robi różnicę. To proste. Wystarczy trzymać się linii. Daisy jest nie tylko wesoła, ale również kolorowa. Rysunek wcale nie musi być realistyczny. Czasami cudaczne obrazki prezentują się lepiej. Koniec czasu! Pochwalcie się waszymi dziełami. Chyba wiadomo, kto wygrał. Nie da się ukryć, że jest to krowa, więc masz plusa za trzymanie się tematu. Wow, tu z kolei mamy krowę modernistyczną. Trudna decyzja. Zaraz wracam. Hej, co on wyprawia? Ty zadecyduj, Daisy. Który obrazek bardziej ci się podoba? Serio? Fascynujące. Rozumiem twój punkt widzenia. Oboje jesteście zwycięzcami. To wydaje się sprawiedliwe. Szarżująca krowa! Jakie zadanie powinienem dla nich wybrać? Niech no pomyślę. Przez cały czas miałem to przed oczami. Wiem, co macie narysować. To będzie rewelacja. Co? No weź powiedz. Nie trzymaj nas dłużej w niepewności. Waszym modelem będzie ten milusi puszysty kotek. Spójrz na ten słodziutki pyszczek. To będzie trudne. Czas mija. Do roboty. Okej, zaczynam. Zaraz, skąd się tu wziął ten napis? To wskazówka. Chwileczkę. Pieniądze! Jestem bogaty! To mój szczęśliwy dzień! Ja dostaję słowo, a on kasę? To nie fair. Hej, to nie ja ustalam reguły? Niektórzy mają w życiu farta. Cóż, nie ma sensu narzekać. Muszę pracować z tym, co mam. Na szczęście wiem, jak zamienić to na coś wyjątkowego. Wystarczy wykazać się kreatywnością. Litery posłużą za podstawę całego rysunku. Z C zrobię ładny ogonek. Dorysuję mu kilka pasków na sierści. Będzie się lepiej prezentował. Właściwie to przypomina nieco tygrysa. Niewiele brakuje. Jeszcze tylko ostatnie szlify. I gotowe. Wow, wyszedł ładniejszy niż sądziłem. Jak on to zrobił? Psst, panie artysta! Psst, tutaj! Co? Do mnie mówisz? Potrzebuję pomocy. Jeśli łapiesz, o co mi chodzi, opłaci ci się to? Co ty na to? Daj mi 5 minut, nie mogę tak na głodniaka. Chcesz zapłatę z góry, co? Potrafisz negocjować. Szacunek. Ale jesteś uparty, a zatem chcesz skorzystać z moich talentów. Jak najbardziej. Na pewno się nie rozczarujesz. Zapłaciłeś mi 500, tak? Miejmy to na piśmie. Proszę bardzo. Co to ma być? Nie sprecyzowałeś, co mam narysować. Jednak jestem rozczarowany. Co mam teraz zrobić? Cwaniak, nie znoszę artystów. A gdyby tak... Już wiem, to takie proste. Zamienię cyfry w kociaka. Jeszcze mu pokażę. To ja jestem tutaj prawdziwym artystą. Będzie genialne. Powinienem to wystawić do galerii sztuki. Póki co wygląda niepozornie, więc pokoloruję. Ten odcień pomarańczowego pasuje idealnie. Kto by pomyślał, że zaczęło się od kilku cyfr. Czasami sam siebie zadziwiam. Teraz zajmę się ogonem. I wreszcie łapy. Brzuszek będzie szary. Plus kilka ładnych, jaskrawo-czerwonych pasków. Ostrożnie, żeby nie zepsuć. Skończyłem! Koniec czasu! Pokazujcie swoje kociaki! Patrz i podziwiaj! Jesteście pełni niespodzianek. Oba są śliczne. U Aleksa czarno-biały, zawsze w stylu. A pan nauczyciel? Wow! Dobra robota! Nie jestem pewien, kto wygrał tę rundę. Daj spokój, zasłużyłem na wygraną. Żartujesz? To oczywiste, że ja wygrałem. Zwycięzcą jest Kiciuś!
Że jak? Spójrzcie tylko na ten puszysty wdzięk. W sumie to masz rację. Dzień dobry, chłopcy. Co się dzieje? Ha, fioletowe włosy. Och, naiwniacy. Co? Tadam, to ja, artysta. Przyznam, że dałem się nabrać. I na tym będzie polegało ostatnie wyzwanie. Macie nadać mi nowy wygląd. Jak to? Nie bardzo rozumiem. Może jednak wyjaśnisz? Waszym zadaniem jest narysować wspaniałą fryzurę. Ma być cudne i oryginalne. Do roboty! Nara! Oj tam, poradzę sobie? Jest taki pewny siebie, a ja nie bardzo wiem, co robić. Najtrudniej jest zacząć. Och, beznadzieja. Nie znam się na tym. Och, może zacznę od tego miejsca. Tylko pogorszyłem sprawę. To nie ma sensu. Hej, nie ściągaj ode mnie. Brakuje mi inspiracji. Peruka, to jest to. Tego właśnie potrzebowałem. Odrysuję zarysy peruki. Rety, myślałem, że to będzie łatwiejsze. Nie da rady. Nieźle mi idzie. No co się tak na mnie gapisz? Coś nie tak? Pomógłbyś mi? Bardzo proszę. Sam chcę wygrać. Ale zobaczę, co da się zrobić. Zaczynasz od pionowej linii na środku. Potem robisz półokrąg, łuk na całą szerokość kartki. Rysujesz też kilka falistych linii. To będą warkocze. Teraz możesz dodać trochę cieniowania. Dzięki temu włosy będą wyglądać bardziej naturalnie. Po prostu zamazujesz trochę na krawędziach. Tak samo robisz po przeciwnej stronie i na pewno ci się uda. Koniec czasu! Nie wiem, jak ci dziękować. Ups, czas minął. Powinno ci się spodobać. Niewątpliwie wyjątkowe. Ale brakuje tego czegoś. Moja kolejkst, dzięki za pomoc. Wow, tę rundę wygrywa Alex. Jesteś utalentowanym artystą. Wow, naprawdę? No dobra, należy mu się. Wow, to najwspanialszy dzień w moim życiu. Alex to dobry dzieciak. Och, nie chce mi się wstawać. Uwielbiam budzić się rano. Kolejny wspaniały dzień. Wow, śniadanie w łóżku. Jak miło. Resztki wczorajszej kawy. Która bluzka ma mniej dziur? Muszę mieć przy sobie wszystko, czego potrzebuję. Na przykład gotówkę. To powinno mi wystarczyć na cały dzień. 401, 2, 3, 4, 5. Powinnam się była lepiej przygotować. O! Co jest? Wpadasz na ludzi na korytarzu? O, mam wiadomość. Impreza! Kompletnie o tym zapomniałam. Super, nie mogę się doczekać. O kurde, nie mogę iść tak ubrana. Po prostu założę inny sweter. Nie, to chyba nie wystarczy. Muszę wymyślić coś innego. Przede wszystkim zajrzę do szafy. Powinien być tam jakiś fajny ciuch. Ha! Wiedziałam, że coś znajdę. Co jest grane? Zaczepiło się o coś. Mul ubraniowy! Nie dostaniesz mojej ulubionej bluzeczki. No oddawaj, ty paskudny szkodniku! Nawet nie nosisz ubrań, bo jesteś głupim robalem. Nie mogę uwierzyć, że przegrałam ze zwykłym owadem. Hej, nawet o tym nie myśl. Słyszysz mnie? Tylko spróbuj to ugryźć. Nie! Przestań! Co by tu? Kapeć. Ha, trafiłam. Chyba tylko ją rozjuszyłam. Trzymaj się ode mnie z daleka, ty zakurzony paszkwilu. Muszę coś szybciutko wymyślić. Nic mi nie przychodzi do głowy. Mam tak bez przerwy biegać w kółko? Poczekaj. Może zamiast tego chciałabyś ładnie pachnący sweterek? Nie? Okej, to był kiepski pomysł. Wreszcie przestała mnie gonić. Całe szczęście. Ale wciąż ma moją bluzkę. I w dodatku przejęła całą szafę. Ha, a to co? Chwileczkę. Już wiem. Tak jest. Papier, nożyczki i genialny pomysł. Dobra, szkoda czasu. Muszę koniecznie zdążyć na imprezę. Na początek przetnę papier.
w miarę równo. Nie chcę wyglądać zbyt dziwacznie. Jeszcze tylko kilka cięci gotowe. Nożyczki mogę odłożyć. Teraz muszę jakoś zapanować nad tym chaosem. Tu poskładam, tam pozwijam. Jakoś wyjdzie. Okej, już prawie gotowe. Przymierzmy. Świetnie! Wyszło dokładnie tak, jak sobie wyobrażałam. Zamiast nadjedzonego przez mole swetra, oryginalna sukienka. Pa! Tak, wiem, że mam bilet VIP. Ale po prostu nie mam co na siebie włożyć. Moje życie to prawdziwa męczarnia. Nikt mnie nie rozumie. Zobaczmy, jakie w ogóle mam sukienki. Oliwkowa? Och, nie. Srebrna? Niemodna w tym sezonie. Ani jednej sukienki wartej założenia. Nie wspominając o dodatkach. Och, to prawdziwy koszmar. A te buty? Beznadzieja. Muszę coś zrobić. I chyba mam pomysł. Ktoś dzwoni? Słucham. Potrzebuję pilnej pomocy krawieckiej. Zupełnie nie mam co na siebie włożyć. Paryż to moja ostatnia szansa. Jestem u kresu wytrzymałości. Oczywiście, że pomogę. Dziękuję. No gdzież ona jest? Ile można lecieć z Paryża? Wreszcie dotarłaś. Najwyższy czas. Bierzmy się do pracy. Zmarnowałam już i tak zbyt dużo czasu. Potrzebuję czegoś awangardowego. I to ekspresowo. Pospiesz się z tym mierzeniem. Chcę się upewnić, że strój będzie idealnie pasował. Chyba, że wolisz niewygodną sukienkę. Skończone. Zaraz wracam. Mam nadzieję, że nie z powrotem do Paryża. Wow! Wspaniałe! Zapoczątkowałam trend sukienek w stylu sukien ślubnych. To dla ciebie. Zasłużyłaś. Dotarłam już na przyjęcie. Tylko dlaczego nikt nie zwraca na mnie uwagi? Czy ta dziewczyna nosi sukienkę z papieru? Co ona sobie wyobraża? Nie może mnie przyćmić taki śmieć. Odsuń się, musimy się temu przyjrzeć. Sama ją zrobiłam. Ten komentarz powinien zebrać sporo lajków. Pić mi się zachciało. Ha? O, plastikowa zakrętka. Co za fart. W dodatku wciąż pachnie kolą. Cenny dodatek do kolekcji. Nadchodzi! Wow! Te włosy, te oczy! Jak modnie ubrany! Idzie w moim kierunku! Ciekawe, jak dzisiaj pachnie! Hej, co to ma znaczyć? Rozmawia z nią? Jak to w ogóle możliwe? Spójrz na mnie! Tu jestem! Hej! Niech ktoś zwróci na mnie uwagę! O, zupełnie jakbym dla nich nie istniała. To takie niesprawiedliwe. Na szczęście jest jedna rzecz, która zawsze przyciąga uwagę. Pieniądze. A mam ich tyle, że mogę się nimi wachlować. Poważnie? Nawet kasa nie pomaga? Chcesz zobaczyć moją kolekcję zakrętek? Wow, faktycznie nadal pachnie kolą. Lubi ładnie pachnące rzeczy, tak? W tym jestem mocna. Spryskam się obficie moimi najdroższymi perfumami. No, chyba wystarczy. Teraz swobodnie przejdę obok. Fuj, czujesz to? No, jakiś okropny smród. Jak to okropne? Te perfumy kosztują majątek. Nic to robię nie przynosi efektu. Co ona ma, czego ja nie posiadam? Cóż, na przykład otwarty plecak. Skoro tak lubi napoje gazowane, to się z nią podzielę. To daje jej nauczkę. Salutka butelka wylana. Teraz tylko czekać. O nie, twój plecak przecieka. Masz tam coś, co mogło się rozlać? Nie, nie trzymam w plecaku żadnych napojów. Co się tak gapicie? Tylko sobie tu stoję. Naprawdę? Bo jak dla mnie to wyglądasz dość podejrzanie. To twoja sprawka, prawda? Przyznaj się.
Okej, okay, tak. Wlałam jej do plecaka butelkę coli. Hej, nie odchodź! Albo przynajmniej nie odchodź bez mnie. To nie fair. Dlaczego nikt mnie nie lubi? Ja cię lubię. Cóż, nie mam nic do stracenia. Wow, ale ładnie pachniesz. Dzisiaj będziecie pisać klasówkę. Cały wieczór wkuwałam i wciąż tego nie rozumiem. To bułka z masłem. Uwielbiam tego typu równanie. Pytanie wielokrotnego wyboru. Banalne. Piątka gwarantowana. O rany! Błyskawicznie rozwiązuje każde zadanie. Może mi podpowie. Hej, hej ty! Jak ona ma na imię? Stacy! Stacy, słuchaj! Co? Podpowiesz mi trochę? Błagam, nie radzę sobie z tym testem. O, nie. Jak to nie? Czemu nie? Czemu jest taka wredna? Ha, mam pewien pomysł. Nie zaszkodzi spróbować. Może uda mi się ją przekupić. Podobno każdy ma swoją cenę. Ciekawe, ile jest warta Stacy. Hej, Stacy, a co powiesz na drobną zachętę? Wysoko się ceni. A tyle wystarczy? Cały stosik gotówki będzie twój, jeśli tylko mi podpowiesz. He? Cały stos? O rany, to naprawdę spora kwota. Tyle kasy. Mogłabym sobie kupić tyle różnych rzeczy. Słucham? Tak, jestem teraz super bogata. Mogłabym wachlować się pieniędzmi albo rzucać je na prawo i lewo. Proszę bardzo, ile kosztuje piątka z plusem? O, nie ma mowy. Nie chcę się stać kimś takim. Wsadź sobie swoje pieniądze, Miki. Po co mi ten majątek, skoro nie pomoże mi zdać egzaminu? Zaraz, jak to? Stacy oszukuje. Sama ma ściągawkę. Nie mogę tego tak zostawić. Zajrzę jeszcze raz do plecaka. Skoro gotówka nie zadziałała, to sztabka złota też się pewnie nie przyda. Po co zabrałam ze sobą aż tyle smartfonów? Gdzie ja to zawieruszyłam? Aha! Nigdzie się nie ruszam bez okularów VR. Wszystko włączone. Zobaczmy, czy działa. Wygląda super realistycznie. Nauczyciel nadal siedzi przy biurku. Ale w wirtualnej rzeczywistości poda mi odpowiedzi do testu. Moja pierwsza szóstka z matematyki? Skąd ona wzięła taki bajerny gadżet? Bawi się zamiast pisać klasówkę? Chyba, że pisze test w wirtualnej rzeczywistości? Tylko po co? Zaraz, skąd w ogóle bierze odpowiedzi? Chyba mnie nie widzi, więc pożyczę sobie jej kartkę. Nie chciałaś mi pomóc, to teraz spadaj. Hejka, witajcie na moim kanale. Znacie pewnie ten problem. Telefon rozładowany i nie ma gdzie go naładować. Otóż jedyne, czego potrzebujecie, to dwa banany. Kładziecie banany na stole. Ach, prawie zapomniałam. Jeszcze tylko jeden drobiazg, a konkretnie zwykła moneta. Wciskacie monetę w jeden z bananów, a potem w drugi, łącząc oba owoce. Teraz bierzecie swoją ładowarkę i podłączacie ją do jednego z bananów. Telefon powinien zacząć się ładować. Musicie to zobaczyć! To naprawdę działa! Dziękuję wszystkim za obejrzenie i lajka! Buziaki! Aha, rozumiem. Witam wszystkich widzów programu. Tylko spójrzcie na te wszystkie puchary. Oto właścicielka tych wspaniałych trofeów. Wasza ulubiona sportsmenka Sunny. O, to będzie świetne ujęcie. Siema! Miło mi powitać cię w programie. Od czego zaczęła się twoja podróż do koszykówkowej bohaterki? Ech, nie nazwałabym się bohaterką. Może ewentualnie supergwiazdą? Mój błąd, kontynuuj. Zaczęłam trenować już w dzieciństwie. Wiedziałam, że muszę ostro ćwiczyć każdego dnia. Problem w tym, że nie miałam obręczy, więc rzucałam do kosza na śmieci. Bliziutko! Myślałam, że wpadnie. Ha, może wykorzystam pudełko po pizzy? Mam pomysł. Sama zmajstruję sobie obręcz. Najpierw otworzę pudełko. Narysuję okrąg o nieco większej średnicy niż piłka. Podzielę okrąg na kilka części. I wytnę. Ale nie do końca. Teraz
tylko zamontować. To wygląda na dobre miejsce. Przykleję pokrywę pudełka do ściany, a wycięte koło przycisnę trochę do dołu. Czas na próbę generalną. Rzuca i... trafia! Sani dosłownie szybuje w powietrzu i wsad! Nie ma na mnie mocnych. Ups, muszę jednak więcej potrenować. Nikt nie patrzy. Powiedzmy, że wpadła. A resztę już wszyscy znają. Wiem, to bardzo wzruszające. Prawdziwa historia od nędzy do sławy i bogactwa. Masz chusteczkę. Jak ja lubię szczęśliwe zakończenia. Wracając do tego pudełka po pizzy, nie masz go przypadkiem przy sobie? Oczywiście, że mam. Proszę bardzo, Ashley. Od tego pudełka wszystko się zaczęło. To dzięki niemu wspięłam się na szczyt. Wow, niesamowite. Mogę? Jasne. No to rzucam. Nieźle. Masz talent. Powoli kończy nam się czas. Jeszcze raz dziękujemy za wizytę, Sunny. Do zobaczenia następnym razem. Jak to w ogóle działa? Tańczący kaktus to jest to! Nie ma to jak fajny gniotek, ale się kręci! He? Wow, ale super! Też bym chciała taką zabawkę! Może Sunny pozwoli mi się pobawić? Przesunę się? Wow, normalnie hipnotyzujące! Nie zaszkodzi spytać. Hej, nie mogę! Aha, zero reakcji! Aha! Co to? Nie podoba mi się to. Czego chcesz? Wow, spokojnie. Nie chcielibyśmy żadnych wypadków. Ha? Lizak? Myślałam, nieważne. Taki tam drobny prank. Sunny, mogę pobawić się tą, sprężynką? O tym mówisz? Poczekaj chwilkę. Gotowa? Nie? Ale czemu? Jaka ona niemiła. Ale spoko, sama sobie poradzę. Te skarby są tylko moje, a ten jest najlepszy. Sunny zawsze ma najfajniejsze rzeczy. Zaraz, mam pewien pomysł. Poukładam karteczki samoprzylepne w ten sposób. Na samym dole karteczka od Sunny, na której zbuduję kolejne warstwy, używając na zmianę różnych kolorów. Każdą kolejną karteczkę przylepię leciutko pod kątem, tak żeby na siebie nachodziły, ale nie zupełnie. Równie dobrze mogę użyć je wszystkie. Powoli z karteczek powstanie spirala. Kilka ostatnich przykleję równiutko jedna na drugiej. Dokładnie tak. To już ostatnia. Teraz, gdy rozciągnę tę harmonijkę... Tadam! Całkiem niezłe, co? Kto potrzebuje bajernej kupowanej sprężynki? Nawet przelewa się z półki na półkę. Mogę to oglądać godzinami. I jaka kolorowa! A najlepsze, że sama ją zrobiłam. Jestem z siebie bardzo dumna. Sunny, popatrz! I wtedy mówię jej... Lili, spójrz! Wow! Zazdrościcie, co? Skąd to wzięłaś, Ashley? Ale... Sama to zrobiłaś? Zrobisz jedno dla mnie? Do twarzy mi w papierowym kapelusiku? No dobrze, chyba wszystko gotowe. Tort? Herbatka? I mamy pierwszego gościa. Wszystkiego najlepszego. Wielkie dzięki za prezent. Mua, 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 mua. Tort wygląda przepysznie. Poczekaj na herbatkę. Muszę tylko zagotować wodę. Ale wstyd. Została mi tylko jedna torebka. Myślałam, że mam więcej. To dla ciebie, jako solenizantki. Ale ty jesteś moim gościem. Nie ma mowy, herbata jest twoja. Ale nalegam. Ja nalegam mocniej. Bierz tą głupią herbatę. No weź. Nie chcę. Na pewno chcesz. Chcę, żebyś ty ją miała. Czekaj, już wiem, co zrobić. Do kogo mówisz? Patrz i podziwiaj. Na początek oderwę sznureczek. Rozłożę torebeczkę. Przydadzą się tutaj nożyczki. Ostrożnie przetnę torebkę na samym środku. Precyzyjnie, żeby herbata się nie wysypała. Dzieląc jedną torebkę na dwie. Chcesz zobaczyć magiczny trik? Tadam! Wow, jesteś czarodziejką! Zagotujmy wodę. Nie mogę się doczekać. Teraz możemy wreszcie spróbować tortu? No pewnie. Ciasto i herbatka z przyjaciółką. Czego chcieć więcej?
Wyobraź sobie, że Justin tańczył z Luną i wtedy zobaczyła ich Gabi. Serio? Gabi była wściekła. O, jedzenie przeszło. Smacznego. Ale jestem głodna. Płatki z mlekiem proste i smaczne. Ha? Mogłabym przesiąc? Może mi się ulało. Okej, co jest grane? Jeść nie potrafisz, czy co? Chyba coś jest nie tak z moją łyżką. Chyba żartujesz. Kelnerka! W czym mogę pomóc? Sama popatrz. Ach tak, żaden problem. Zaraz to naprawimy. Wystarczy wyklepać młotkiem. Niewiarygodne. Nigdy tu już nie przyjdę. Już prawie. Praca z metalem nie jest taka łatwa. Czemu to tak długo trwa? Nie jest idealna, ale już funkcjonalna. No ja myślę, tak już lepiej. I co, tak trudno było? Następnym razem się postaraj. Mogłaś po prostu obrócić łyżkę, jak normalny człowiek. Widzisz? To naprawdę proste. Obrócić łyżkę? Niech ci będzie, spróbuję. Hej, co się dzieje? Znowu mi się popsuło. Ręce opadają. Aż głowa boli od takiego poziomu głupoty. Obrócić łyżkę, że co? Co za głupi pomysł. Klienci wygadują najdziwniejsze rzeczy. Zaraz. Te łyżki. Wszystkie są zepsute. Pewnie jakaś wadliwa partia. O nie, muszę to natychmiast naprawić. To w sumie dość relaksujące. I jeszcze mi za to płacą. Wymarzona robota. Nagrywamy super TikToki. O, chyba mamy kłopoty. Weźcie się ogarnijcie. Co to w ogóle ma być? Wiesz co? Chyba musimy im to wyjaśnić. Uśmiech, jesteście na TikToku. Ty, gdzie ich wcięło? Nic im nie będzie. Och, co się stało? Gdzie my jesteśmy? Co to? Napis start. Naciśnijmy i sprawdźmy, co się stanie. Wow, TikTok! Patrzcie, co robimy! Uff, to było dość trudne. Mam zadyszkę. Och, musimy się bardziej przyłożyć do ćwiczeń. Hej, może coś do picia? Szybciej ochłoniemy. Chętnie. O, ale bąbelki, porządnie nagazowane. Zdrówko. Hej, zaraz, co ty robisz? Oglądam TikToka. Popatrz na to. Widzisz, ona robi jakąś sztuczkę z napojem. Ciekawe, co się stanie. Czy to wata cukrowa? Wrzuciła ją do napoju. Zmienił barwę. A teraz dodała żółtą. Też chciałabym spróbować. To by było fajne. Patrz, co tu mamy. Moje! Spójrz, twoja chmurka z myślami to wata cukrowa! Co? Możemy zrobić to, co w TikToku! No dobra, kieliszek jest, napój też jest! Wlewamy! Czas na następny krok! Gotowa? Wskakuj do środka, wateczko! Super! Rozpuściła się! Dodać więcej? No pewnie! Znika tak satysfakcjonująco! Jakbyśmy czarowali! Czuję się jak na lekcji eliksirów! Teraz dodam inny kolor. Świetny pomysł. Dodam też taką. W porządku. Ładnie wygląda. Mam słomkę. Ja też. Czas na degustację. Ty, naprawdę smaczny. Hej, popatrz na to. Tak, tak, fajny. Wybacz, ale czytam. Wow, co powiesz na to? Nie przeszkadzaj, mówiłam, że czytam. O, ja cię! Co ona robi z tymi miśkami? Roztopiła je. Teraz wzięła truskawkę? No nie, zanurzyła ją w żelkowej polewie. Niesamowite! Mam wspaniały pomysł. Mam słoik żelków i miskę. Też tak zrobię. Do środka, misiaki. A teraz do mikrofalówki. I czekamy, aż się roztopią. Super, gotowe.
Ciekawe, co z tego będzie. W porządku, potrzebuję truskawek i innych owoców. No tak, jeszcze patyczek, to bardzo ważne. Truskawa nadziana. Ciekawe, czy wyjdzie. Tylko spójrzcie, jak się w niej tapla. Obrócę, żeby dokładnie obtoczyć. Będzie jeszcze fajniej z dodatkiem posypki. Jest dobra na wszystko. Obtoczę lepiącą się truskawkę z każdej strony. Ojejku, jaka słodka. Zasnęła przy czytaniu. Zrobię więcej i wykorzystam inne owoce. Obtaczamy, obtaczamy. Och, polewa dokładnie oblepiła jeżynę. Winogrona aż od niej lśni. Teraz dodajemy posypkę. Jakie te serduszka cudne. No proszę, cały talerz. Dobra, obudzę ją cichym klaskaniem. Ciche klaskanie. Co się stało ze światłem? Jak ładnie. Tada, zrobiłem romantyczną przekąskę. Proszę bardzo, częstuj się. To wspaniałe. Nakarmię cię. Pycha, teraz ja ciebie. Porety, jakie to smaczne i romantyczne. Kochanie, kochanie, co ci jest? Nic takiego. Dobrze, chcesz jeszcze? Nie, dobrze. Obieramy ogórecki. Och, wygląda tak pięknie, gdy gotuję. Szkoda czasu, tak będzie szybciej. Co za piękność, księżniczka pełna gracji. Natchnęła mnie do stworzenia dzieła. Dobra, mam proporcje. Co robisz? O, rysujesz mnie? Proszę, zapozuję z ogórkiem. Jak moje włosy? Rysujesz lepszy profil? Może zapozuję w ten sposób? Poczekaj chwilę. O nie! Grafit w ołówku się złamał. O nie! Jak teraz dokończysz rysunek? Czekaj, sprawdzę telefon. Może coś znajdę. Okej, patrzymy. Spójrz na to. Kredka i obieraczka. Nie do wiary. Ostrzą kredkę obieraczką. Wow! Udało im się. Ale super! Do dzieła, obieraczko. Pora zatemperować ołówek. Tak jak w filmiku. Strugamy od siebie. Zatemperuję równo z każdej strony. To działa! Dziękuję za obieraczkę. A teraz portret. Gotowe. Chcesz zobaczyć? Tadam! Co? Ogórek? To jego rysowałeś cały ten czas? Jestem rozczarowana. Czy ja wiem? Wyszedł dość realnie. Popryskam różę, choć nie powala. Cześć, kochanie. Mam kwiaty dla ciebie. O, matko! Co za niespodziankę! Są śliczne i pięknie pachną. Proszę, weź telefon i zrób mi zdjęcie. Gotowa? Uśmiech! Jeszcze w takiej pozie. Dziękuję, wystarczy. Włożę kwiat do wazonu. Poproszę telefon. A! Mój telefon! O nie! Nie! On pękł! Mój telefonik! Co teraz będzie? Ojejku, fatalnie. Lepiej nie patrz. O kurczę, jest gorzej niż sądziłam. Spróbuję naprawić go taśmą. Żartujesz sobie? To może lepiej młotkiem. Masz rację, oczywiście. Gdzie mam głowę? Sprawdzę w swoim. Znajdźmy rozwiązanie. Co? Pasta do zębów? Nie do wiary. Smarują ekran. A teraz go polerują? Co z tego będzie? Przynajmniej go wycierają. Zaraz. Co? Pęknięcia całkiem znikły. Wypróbujmy to na twoim telefonie. Przyniosłam pastę. Zwarta i gotowa.
Jedziemy. Smarujemy cały ekran. Dobrze, tyle wystarczy. A ja mam ściereczkę. Wycieramy. Oj, tylko rozpaćkałem. To chyba nie działa. Co za strata czasu? Biedny telefon. Psiakość. Poczekaj. Skarbie, masz coś na nosku. O, tutaj. Och ty, wiesz jak mnie rozweselić? Nie wierzę, że dostałam jedynkę. Muszę to jakoś ukryć przed mamą. I wiem nawet jak. Przejadę po kartce prostownicą do włosów. I ocena znika jak za sprawą magii. Ups, mama idzie. Szybciutko. Myślę, że zasługuję na piątkę z plusem. Kto tam? Gina, już wróciłaś? Cześć, mamo! Mam wyniki klasówki. No to pokaż. Boję się, że przejrzy mnie na wylot. Jestem z ciebie bardzo dumna, kochanie. Intelekt masz po mnie. Ma się rozumieć. A po tacie spryt. Uf, ledwo zdążyłam. Prawie się spóźniłam. Okej. Gdzie mój zeszyt? Szkoda, że nie mogę przenieść się do innej ławki. Ech, znalazłam. O, co to takiego? O nie, omsknęło mi się. I w dodatku skończyła mi się gumka. Jak leci? Masz może pożyczyć gumkę? Pewnie, daj mi chwilkę. Zaraz sprawdzę, gdzie ona może być. Ile ona ma śmieci w plecaku? Od razu tego żałuję. Mogłabym przysiąc, że miałam sorki i nie mogę znaleźć. No trudno. Hej, coś masz we włosach. Naprawdę? Gdzie? A, tam się schowała. Dziękuję. Jaka ona dziwna. Powinnam posprzątać w plecaku. Okej, nie mogę dłużej na to patrzeć. Mam pomysł, jak ci pomóc. Zagnę kartkę sztywnego papieru na trzy części i złożę po jednej stronie. Przejadę klejem po krawędzi, a na to przyłożę drugą, zagiętą część. Przycisnę i poczekam, żeby się dobrze skleiło. Na wierzch dam drugą warstwę kleju i złożę kartkę na pół, jak kopertę. Pierwsza gotowa. Następnie w ten sam sposób przygotuję więcej, używając różnych kolorów. Owinę je wszystkie kawałkiem pianki, którą przymocuję przy pomocy rzepu. Z różnokolorowej pianki zrobię głowę jednorożca. Tadam! Uroczy portfelik. To dla ciebie. Zrobiłaś to specjalnie dla mnie? Wow, niewiarygodne! Mnóstwo miejsca na rozmaite drobiazgi! Super, na pewno mi się przyda! Od razu zacznę go używać. No proszę, wszystko się zmieściło. Zgłodniałam. Muszę coś przekąsić. Powinnam coś mieć w plecaku, a przynajmniej tak mi się wydawało. Nie martw się, mam coś dla ciebie. W ramach podziękowania. Jak to się tam zmieściło? Nieważne. Moje ulubione ciastka. Klej mi zasechł, czy co? Trzymaj się ode mnie z daleka! Biegaj ile chcesz, ale nie uciekniesz przede mną. Nie możemy o tym porozmawiać? Chcę tylko zobaczyć twoje oceny. Nie chcę mnie zostawić w spokoju. Hej, Gina! Nie! No i co narobiłaś? Jak mogłaś? Przepraszam, to było niechcący. Zaraz ci pomogę. Zakrętka gdzieś się zawieruszyła. A gdyby tak, chyba już wiem, co zrobić. Wykorzystam lalkę, a przynajmniej jej część. Biedny Ken stracił głowę. Przycisnę głowę do wierzchu buteleczki z klejem i zakrętkę, żeby się trzymała. Całkiem nieźle. A teraz daj mi oceny. Musisz się pospieszyć. Teraz wystarczy ścisnąć butelkę, a klej sam ładnie wychodzi nosem. Dość śmiesznie to wygląda, ale patent działa bez zarzutu. Przykleję nową ocenę na kartkę ze sprawdzianem. Nikt się nie domyśli. Moja kolej. Obserwuj, czy nie idzie nauczycielka. Wow, ale fajowe. Jaka jedynka. Dla Giny tylko piątka z plusem. Ledwo zdążyłyśmy. Ach, tu jesteś. Nie mam jeszcze waszych wyników. Pokażcie sprawdziany. No już. Proszę bardzo. Spokojnie, bez nerwów. Ho, jestem mile zaskoczona, Gina. A ty, Wendy? Też nie mam się czego wstydzić.
Kolejna piątka z plusem? Nie sądziłam, że pójdzie ci aż tak dobrze. Jestem z was dumna. Chwileczkę. Co to ma być? Nie pojmuję nastoletnich dziewczyn. Nic takiego, wezmę to. Uff, jakoś się udało. Zaraz przerobimy ten smutek na uśmiech. Wykonuję pierwsze nacięcie. Bez obaw, znam się na tym. Zetrę nadmiar krwi, znaczy się farby. Muszę widzieć, z czym mam do czynienia. Co ci siedzi w głowie? Tak jak podejrzewałam. Co jeszcze? No tak, też bym była zdenerwowana. Całe mnóstwo negatywnych odczuć. A to co? Oj, niedobrze. O, jakie to smutne. Nie wolno dusić w sobie uczuć. Nic dziwnego, że jesteś przybita. To powinno poprawić ci nastrój. Przy okazji wrzucimy kilka innych rzeczy. Trzeba pamiętać o nawadnianiu organizmu. Wiem, o czym mówię. Równie istotny jest zdrowy sen. No i wreszcie, myśl pozytywnie. Aha, jeszcze jedno. Koniecznie subskrybuj nasz kanał. Masz wszystko, czego potrzebujesz. Zamykamy główkę. Poczujesz się odnowiona i odświeżona. Jeszcze tylko zamienię serduszko. I mamy uśmiech. Wow! Ale się dzisiaj ubrałaś? Co, nie podoba się? Hej, patrz, to Justin! A to oznacza, że czas na wyzwanie artystyczne. Ojej, czekałam na to. Kocham cię, Justin. Niezłe z niego ciacho, co? Buziaki. Mua, mua. Dodajecie mi skrzydeł, dziewczyny? A właśnie, oto wasze pierwsze wyzwanie. Sorki, byłam rozkojarzona. Serio? Macie narysować te skrzydła. Skrzydła. Myślałam, że nieważne. Okej, do roboty. Mam przed sobą kartkę papieru. Złożę ją na pół i zacznę rysować skrzydło. Wystarczy jedna strona, bo później je wytnę. A po otwarciu, tadam, motyle skrzydełka. Teraz położę je na czarnym papierze. Narysuję linię kredą. Najpierw pomarańczową, a później kolejnymi kolorami. Tak, żeby nie było przerwy między kolorami. Zrobię tak na całej powierzchni, wychodząc nawet na czarny papier. Uzyskam dzięki temu efekt tęczy. Wyjdzie super. Zobaczycie. Co ważniejsze, spodoba się Justinowi. Przynajmniej mam taką nadzieję. Prawie skończyłam. Teraz jak zdejmę motylka, zostawię odbicie swoich skrzydeł. Podoba ci się? Sorki, trudno mi się skupić przy tobie. Oto mój projekt. Wow, ładnie jej się to udało. To mi daje pewien pomysł. Zamiast kopiować Cheryl, wezmę i ją kupię. Można nie pakować. Nie na sprzedaż. Co za pogarda dla pieniądza. Może taka kwota cię przekona? Żebyś wiedziała. Masz i się ciesz. Jestem bogata. Kupię sobie za to tyle pizzy. Oczywiście podzielę się z tobą, Justin. A tak. Trudny wybór. Wcale, że nie. Wybierz mnie. Znaczy się mój rysunek. Bardzo imponujące, Cheryl. Mogłabym się zagubić w twoich oczach. Mam ten problem, ilekroć spojrzę w lustro. I bardzo podoba mi się twój tęczowy motylek. To ja go zrobiłam. Nieprawda. Przyznaj się. Dziewczyny, nie kłóćcie się, proszę. Bo gada głupoty. Nie zwracaj na nią uwagi. Nie wiem, kogo wybrać. Cheryl czy Mindy? Pomóżcie mi, zostawiając jedno z imion w komentarzu. Mogę na niego patrzeć godzinami? Jakie by to wybrać zadanie? Już wiem! Wstańcie! Okej. Obróćcie się. Chcesz, żebyśmy... Skoro tak ładnie prosisz? I jak? Nie, to bez sensu. A tak się starałam. Wymyśliłem coś ciekawszego. Patrzcie. Wow, chłopak naprawdę jest magiczny. Wszystko fajnie, ale co dalej? Jaka wspaniała suknia. Już chyba wiem, co robić. Położę na sukni szablon. Wezmę mazaka. Oj tam, nie będę się bawiła pojedynczym. Pojadę od razu po całości. Przejadę wachlarzem mazaków po rysunku. Oszczędzam dzięki temu sporo czasu. Czemu wcześniej o tym nie pomyślałam? Już skończone. Teraz mogę już zdjąć szablon. Przepiękna tęczowa suknia.
Jesteś taki zabawny, Justin. To samo mówi moja mama. Przy tobie serce mi szybciej bije. Czemu nie umyłam dzisiaj zębów? Daj mi chwilkę. Co by tu jeszcze dodać? O, to może się przydać. Hej, używałam tej szczoteczki. Mój projekt jest ważniejszy. Zanurzę szczoteczkę w białej farbie i strzepnę troszkę po całej sukni. Teraz wygląda, jakby się błyszczała. Gotowe? Patrzcie i podziwiajcie. Chętnie bym coś takiego założyła. O, rety! Ale ci zazdroszczę. O kurczę, włos mi wpadł do oka. Już mam. Spójrzcie na to. A gdyby tak... Och, powodzenia. Niektórzy mają zero gustu. To się sprawdzi. Najpierw pokryłam całą suknię klejem. Posypię ją złotym oraz srebrnym brokatem. Może jeszcze trochę fioletu. I wreszcie szczypta niebieskiego. Okej, zdejmuję szablon. To dopiero suknia godna gwiazdy. Zdmuchnę nadmiar brokatu. Hej, nie dmuchaj tak mocno! Uch, to bolało! Niezłe masz płuca, ale przydałaby ci się miętówka. Wiem, olśniewające. Na pokaz mody albo na wesele, jeśli wiesz, o czym mówię, Justin. O nie, jeszcze tego brakowało! Wow, kreatywność zapiera dech w piersiach. Piękna i utalentowana, wyjątkowa kombinacja. To o mnie mówi? Nie, o mnie? Nie zadzieraj ze mną, Mindy. Tylko spróbuj, a pożałujesz, Cheryl. Pozostawmy decyzję Justinowi. A więc? Zejdź z kadru. Zajeżdża od ciebie desperacją. Nie zepsujesz najlepszego dnia w moim życiu. Wow! Wyglądacie fantastycznie, dziewczyny! Kocham was obie! Normalnie nie można oderwać wzroku! Mówi o mnie! W takim razie czemu patrzy na mnie? Nie na to jak popity! A gdyby tak... Będzie z tego fajne wyzwanie! Jesteś taki sprytny! Momencik, zaraz wracam! Nie spiesz się! Mogę w spokoju podziwiać widoki? Wałek do ciasta... O to chodziło. Co się tak gapisz, Cheryl? Witaj. Mam coś dla ciebie? Będę to cenić. Tak jak każdą naszą wspólną chwilę. Mindy? Co ty wyrabiasz? Co to? Odłóż wałek. Ciebie też kocham. Chyba, że tak. Tylko się uspokój. Kto by pomyślał, że jestem taka zazdrosna? Lepiej skupię się na zadaniu. Myślałam, że mnie walnie tym wałkiem. Do czego on ma właściwie służyć? Kacnę na wałek kółeczka z farby, zaczynając od czerwonej. Pociągnę równo po całej długości wałka. Fascynujące! Ciekawe, co ci z tego wyjdzie. Cierpliwości, Cheryl? Zaraz się przekonasz. Kolejny rządek będzie z pomarańczowej farby, równiutko z poprzednim. Będę dodawała kolejne rządki, aż całkowicie pokryję wałek kolorowymi kółkami. A teraz najfajniejsza część. Przetoczę wałkiem po kartce papieru. Powolutku i dokładnie. Okej, tak może być. Tadam! Rysunek popita! Możesz go sobie oprawić w ramkę. Wow! Proste i genialne! Podsunęła mi inny pomysł. Zamoczę palce w farbie. Każdy palec w innym kolorze. Justin, popatrz na to. Przyciskając palce do kartki, stworzę kilka rzędów, każdy w oddzielnym kolorze. To bardzo proste. I już gotowy. Przyznasz, że ładne? Zwyczajnie ściągnęłaś mój pomysł. Wcale, że nie. Wcale, że tak. Cheryl? Bardzo niefajnie. Ups, palec mi się omsknął z kartki. Mam nos jak klaun. Przynajmniej wyglądasz zabawnie. Nie wygłupiajcie się, dziewczyny. Jesteście takie dziecinne. A teraz patrzcie i podziwiajcie. Tylko nie twoją piękną twarz. Jak wyglądam? Tylko szczerze, ja to miewam genialne pomysły. Zmieńmy to nudne etui na coś ciekawszego. Wszystko, czego potrzebuję, to mój długopis 3D. Zacznę od narysowania wokół obiektywu kamery, a następnie wzdłuż krawędzi obudowy. Uwielbiam ten kolor, jest tak jasny. Następnie przejadę wzdłuż boków obudowy. Łatwo zapomnieć o tej części. Następnie narysuję ukośne linie w poprzek obudowy. Właśnie tak. Zrobię to samo w przeciwnym kierunku. Wygląda bardzo dobrze. Teraz odwrócę telefon. Spójrzcie na tę uśmiechniętą buźkę. Przyda mi się ten wizerunek blue.
Obrysuję go długopisem 3D. To o wiele łatwiejsze niż rysowanie odręczne. Teraz mogę wypełnić środek obrazka. Ostrożnie, żeby nie zamazać oczu, bo te wypełnię białym plastikiem i ukośnymi liniami. Wreszcie narysuję X na jednym oku. Po oczach czas na koronę. Oczywiście musi być złota. Powinnam zostać artystką. Mogę go teraz zdjąć z ekranu. Odwrócę telefon z powrotem i przykleję blu z tyłu obudowy. Co za różnica? Rewelacyjne etui na telefon. Szybko poprawię makijaż. Ha, gdzie to jest? Tak lepiej. Tego właśnie szukałam. Dzięki, Annie. Co ty robisz? Nie, nie! Uwielbiam ten odcień. To moje. Zapamiętaj to. Ale jesteś dzisiaj drażliwa. Wcale nie. Wyluzuj, Ava. Mówię poważnie. To zaczyna być irytujące. Weź przestań. Jeszcze czego? O, jakie ładne! Ja też tak mogę. Jak ci się to podoba? A spróbuj tak pomalować. Pasuje mi bardziej niż tobie. Wyglądasz jak klaun. Naprawdę zły klaun. Okej, mam tego dość. Ha! Annie wymiękła. Wygrałam. Moje. Ups. A może jednak to nie była moja szminka? To trochę niezręczne. Powinnam przeprosić Annie. Chwileczkę. Mam pomysł. Będę potrzebowała długopisu 3D. Użyję go do zrobienia pętli wokół tubki szminki. Zrobię kilka okrążeń, żeby zbudować kilka warstw. Będę tak nawijać aż do samego tyłu tubki, a następnie nałożę plastik na dno. Tak, żeby je całkowicie zakryć. Doskonale! Długopisem 3D narysowałam literę A, którą przykleję do tubki. No i właściwie gotowe. O, idzie Annie. Hej, Annie, to dla ciebie. Co to jest? Czy to moja szminka? Wow, ale fajowe. Dzięki, Ava. Przepraszam, zobacz, co znalazłam. Ale numer jest taka sama jak moja. Mogę przestać podziwiać tego naszyjnika. Jest po prostu wow! Co za szczęście, że mam coś tak pięknego! Chodź! To bolało! O nie! Mój naszyjnik! Rozerwał się! No i co teraz? O, a to co? Może uda mi się go tutaj naprawić? Jest tu kto? Zgrzewanie punktowe najwyższej jakości! Hej tam! Tutaj! Co? A to kto? Cześć, Annie! Wchodź śmiało! No, skoro zapraszasz... Jak leci? Rozerwał mi się naszyjnik. Definitywnie zepsuty! Niech no się przyjrze! Co my tu mamy? Nie da rady! Nadaje się wyłącznie do kosza, ale tak go lubiłam. Nie marudź! Zmajstruję ci coś 100 razy lepszego! Zobacz! Dobrze się czujesz? Nie bardzo mi się to podoba. Jeszcze nie skończyłam. To zupełnie nie w moim stylu. Wow, jesteś naprawdę wybredna, jeśli chodzi o biżuterię. Skończyły mi się pomysły. Musi być coś, co możemy zrobić. Chwileczkę. Już wiem.
Potrzebuję tylko tego popita. Wypełnię wgłębienie plastikiem z długopisu 3D. Zrobię tak w całym rządku. Następnie położę na tym zwyczajny łańcuszek i nałożę kolejną warstwę plastiku, tak żeby całkowicie przykryła metal. Następnie poczekam, aż stwardnieje. Teraz mogę go już wyjąć. Przymierz! I jak to się prezentuje? Chcę przejrzeć się w lusterku. Wow! Wygląda zupełnie jak kwiaty! Ewa, to wspaniałe! Dzięki! Miałaś wspaniały pomysł. I talent! Nie zapominaj o talencie! What? Huh? Yes! Wow! Hey! Oops! Jesteś taki miękki i gąbczasty! O! Co to takiego? Ha, mama jest zajęta! To moja szansa! Wszystko w porządku? Jeszcze tylko kawałeczek dalej! Co ty wyrabiasz? Ciekawe, co się stanie? To jest to! Zaraz się przekonam! Nie! Nawet nie próbuj! Nie tak szybko, Ewa! Pewnego dnia, mamo! Pewnego dnia! Muszę temu zapobiec! Zakleję kontakt taśmą! To powinno wystarczyć! Zabezpieczone przed dziećmi! Żegnaj! Pewnego dnia znowu się spotkamy! Miło cię widzieć, usiądź! O, jaka mięciutka kanapa! Zmieniliśmy wystrój, jak ci się podoba? Co sądzisz o ozdobach? Duża ryba! A to... czy to sztuka nowoczesna? Nie, to zabezpieczenie przed Ewą. Istotne. Wiem, jak ci pomóc. Byłam kiedyś w podobnej sytuacji. To nie potrwa długo. Zacznę od narysowania okręgu długopisem 3D i wypełnienia go na czerwono, na środku zaznaczając prostokąt, który pozostawię pusty. Ten etap prawie skończony. Teraz wypełnię prostokąt białym plastikiem. To takie proste i całkiem relaksujące. Okej, czas na kolejny krok. Na biało-czerwonym znaku narysuję mniejsze kółko. Zbuduję je z kilku warstw, o tak. Gotowe? Teraz wystarczy włożyć to do gniazdka. Przy okazji zrobiłam kilka w różnych kształtach. To powinno powstrzymać Ewę. Co to takiego? Hej, nie mogę sięgnąć do gniazdka. Zajmę się czymś innym. Jestem prawie pewna, że to prawda. Zapiszę. Mam lepszy pomysł. Ups. Nie! O! Łap kubek. Jestem przygotowana. Ja też. Dywanik z chusteczek. Żeby tylko nie wylało się na laptopa. Czekaj. Cóż, wiele hałasu o nic. No, zdziebko rozczarowujące. To znaczy, nie narzekam. Ale byłam już przygotowana na najgorsze. Ha, wciąż się kręci. To chyba jakiś rekord. Już prawie, prawie. Nie. Okej, teraz to już się robi nudne. No już, przestań się kręcić. Coś się dzieje.
Ewa, obudź się! Nareszcie! Patrz, przewraca się! Mój laptop! Nie! Na szczęście to tylko sen! Uważaj! Uf, złapałam! Co się dzieje? Mało brakowało, ale żeby zapobiec takim wypadkom, na wierzchu kubka położę kawałek folii aluminiowej i zawinę wokół krawędzi. Upewnię się, że folia porządnie się trzyma. Teraz niezbędny będzie pistolet do klejenia. Zacznę od środka. I przesuwając się w kierunku krawędzi, wypełnię całą folię klejem. Może swobodnie ściekać poza krawędź. Oglądanie tego jest dziwnie satysfakcjonujące. Poczekam, aż klej zastygnie, po czym zdejmę sreberko. Klej stworzył wspaniałą pokrywkę do kubka. I co o tym sądzisz? Ostrożnie! Wow! Niesamowite! Teraz dokończmy pracę domową. Wuhu! To dla mnie? Niespodzianka! Wszystkiego najlepszego, Eni! No dalej, otwieraj! To takie ekscytujące. No cóż, dzięki. To urocze. Naprawdę nie trzeba było. Nie podoba ci się? Nie, po prostu mam już słuchawki. No to już ich nie potrzebujesz, bo te są znacznie lepsze. Skoro tak mówisz, wypróbuję je. Co się może stać? Całkiem fajne. Zabawmy się. Dzięki, Ewa. Och, można się zmęczyć od tego tańczenia. Chyba sobie usiądę. Świetnie się bawię. Pić mi się chce. O rety, prawie coś połknęłam. Cóż to jest? Fuj, jak to się tam dostało? A, no tak, to wszystko wyjaśnia. Oui, la 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 la! Odkurzamy podłogę! Siop, siop, top! Woo! Da, 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 du, la la la! Zabrudzone po imprezie. Co to za hałas? Coś nie tak z odkurzaczem? Tylko nie to! Czas na przebieżkę. Wcisnę słuchawki tak głęboko, jak się da, żeby mi przypadkiem nie wypadły z uszu. No dobra, szkoda czasu. W taką pogodę bieganie to sama przyjemność. Jestem niepowstrzymana. Znowu? No bez przesady. Nie, zatrzymaj się. Tylko nie na ulicę. Nie mogę za nią nadążyć. Prawie złapałam. To za dużo kardio jak dla mnie. Dziwne. Co my tu mamy? To moje. Musisz być ostrożniejsza, Eni. I bardziej pomysłowa. Obczaj. Wszystko, czego potrzebujesz, to pistolet do klejenia. Wystarczy narysować zarys ucha. Na przykład tak. Następnie przyklejasz do niego AirPodsy. Wow! Świetnie się trzymają. Nie wypadają nawet, jak potrząsam głową. To genialne rozwiązanie. Mogę biegać dowoli.